Jakie kurwa spóźniony. Jakie kurwa spóźniony. No. Cześć do babci moje kochane. Witajcie serdecznie. Już nam spóźniony, kurde. Minuta. Minuta. Licząc intro, to i nawet minuty nie ma. No. Cześć kochani. Cześć, cześć. Ja dalej rozczochrany. A co zrobić? Co zrobić? Fotoemek podziękował. Wkurzam się, bo mnie tak w uchu swędzi. A, normalnie. Od tych słuchawek już chyba, kurde, za dużo tego. No, cześć kochani, cześć. Cześć Harp, Rafał, Darek Winkowski, Grzesiu Pilny, Wataha, Wojson, Tomusz Mejziński, Basia kochana, cześć, Marcin Hołek, Rafał Koper, Fotoemek, Gabriel Kubiak, Agusia moja kanałowa kochaniutka numer jeden, Agusia Gaz, cześć kochana, Jacek Torecki, Kamil Wiśniewski, A&D Sounds, Robert Starzyński, witajcie serdecznie kochani na borowym live'ie. Miło mi jest zaczynać live'a, gdy już tak ponad 30 osób siedzi i czeka. Jest to bardzo fajne. Słuchajcie, chyba mi nie wykrakali, przynajmniej jak na razie. Przy ostatnim live'ie mnie trochę łamało, ale na drugi dzień przeszło. Przynajmniej jak na razie jeszcze żyje, jeszcze zemsta teściowej mi nie dopadła. Także jak na razie jestem w miarę zdrowy. Znaczy, Gabriel, to wszystko zależy, czy pytasz o zdrowie fizyczne, czy psychiczne, wiesz. Bo tutaj to raczej wszyscy są trochę. Nie znam normalnego człowieka, który by się zajmował fotografią. Cześć Andrzejku, siemanko. O, muszę przepalić. Popiół na jajca spadł. Rar. Dobra, zagięta noga go uratowała. Za dużo na fajki upchałem i przy wygrzaniu wyleciał. No i tak, robaczki. Będziemy sobie trzymać. Będziemy sobie trzymać. Bo przeczytałem Magusia i tak trzymać i mówię, będziemy sobie trzymać. Poczekamy sobie, sobie dojdziecie. W międzyczasie macie tu okazję jeszcze przesłać zdjęcia na live'a i tak jak mówiłem, dzisiaj bym chciał zrobić tematycznie w formie las. W temacie las. Lasu, więc tak się będziemy troszkę bawić. Kurde, pasowałoby mi tutaj trochę to ugiąć, bo trochę ten mikrofon tak, żebym miał lekko pod kątem, a ten nie chce być pod kątem. No to nic, to nic. Narzekać nie będę. Może troszeczkę bym sobie dał wyższych tonów i troszkę mniej basiku tutaj do tego, bo to będzie, myślę, już lepiej będzie przyjemniejszy głos. O! Jezu, za szybko chyba mówię i po prostu się motam. Cześć Małgosia, siemanko. No i jest moja druga Gosia kanałowa. Znaczy pierwsza to była Agusia, a tu jest druga Gosia. Agniesia, przepraszam. Agniesia, Agusia, no. I tak, robaczki. Jak wam się podobał vlogas na drugim kanale, którego nazwę co chwilę zmieniam, bo sobie chcę go troszeczkę reanimować. I dzisiaj, kiedyś się nazywał Wokół Skrawków, a dzisiaj, wczoraj się nazywał, kiedyś się nazywał Wokół Skrawków, wczoraj się nazywał Grymyjarski, a dzisiaj się nazywa Borowy Kanał. Także o. I Monisia, siemanko Monis. Jak wam się podoba? Jak wam się podoba tamto podejście? Powiem wam, no mam ochotę tam sobie takich życiowych, borowych filmików zwykłych porobić. A cóż to za powiadomień, pierdyliża, to dostałem. Dobra, pyk. Gdzie to jest? Przejdziemy sobie tu na mój kanał. O, i mamy tutaj borowy kanał. Widzę subskrybentu trochę doszło. No i jest taki tutaj vlogasek króciutki zrobiony. Koleżanka Buni.
Tak, zapraszam, zapraszam. Jak coś to nie oglądał, to jest tam na kanale. Jest też link w zakładce społeczność. Jest też link w zakładce społeczność, tutaj na kanale głównym, więc możecie sobie wejść. No. A ja w międzyczasie, o, tutaj mam, stoi sobie Osmo z telefonikiem i resztą. Dzisiaj też trochę tam nagrywałem na tamten kanał, myślę, że jutro wyjdzie vloga tam na kanale. Małgosiu, to nie nowy kanał, a stary kanał. Stary kanał, którego reanimuję. Tam będę bardzo luźno robić, takie wiecie, poza fotograficzne rzeczy, o. A powiem wam szczerze, mam takie ochoty, ja dzisiaj fotopogaduchy z fotogarażem, więc będę też mówił, no. Mam takie rzeczy na głowie, czy na głowie, w głowie, różne, nieraz mam ochotę zrobić po prostu jakiś filmik, coś nagrać, pogadać sobie do was, coś pokazać, czymś się pochwalić, oj, tego typu rzeczy, co mi, no nie cholera, no nie pasuje tutaj na kanał Skrawki Puszczy, no, który się stał kanałem fotograficznym. Więc no, na tamten kanał mega proste, słuchajcie, bo ja też nie mam czasu, żeby siedzieć nad tym, montować, robić grading barw i tego typu rzeczy. Po prostu szybki montaż. Czasem może troszkę niechlujnie nagrane, ale takie właśnie, żeby to ma smaczek swój, moim zdaniem, coś takiego. Nie robię z tego produkcji filmowych i takie vlogaski czasami tam sobie pójdą. I tak myślę pociągnąć tylko bliżej wiosny serię Borowy Ogród z jakichś prac ogrodowych. No myślę zrobić w końcu ten warsztat w garażu, więc na pewno coś z drzewa czasem się będzie robić. I tego typu, no ogólnie taki kanał o wiejskim życiu Borowego. O! A tak samo jak gdzieś się pojedzie na jakąś wycieczkę. Słuchajcie, ja bardzo dużo, no w tej chwili nie ja, tylko Patryk, Wataszka tu na kanale, to jest mój montaż, monter filmów, montażysta vlogów, tu na Skrawki w tej chwili. O, właśnie kończy, na dniach będziecie mieli Zagrodzieńca vlog. Wycina dużo mojej paplaniny, bo ja też nieraz tak wiecie, pojadę gdzieś, nagrywam jakiegoś vloga i z tego by wyszła godzina gadania. No to tak nie może być na YouTube'a, więc dużo wycina i to takiej borowej paplaniny o dupie maryny. A taką paplaninę sobie będziemy dawać tutaj. Nawet jak gdzieś sobie, powiedzmy, jadę sobie gdzieś na jakąś wycieczkę, wezmę aparat. Nie zawsze zrobię zdjęcia, bo to wiecie jak to jest z warunem i tego typu rzeczami. Biorę sobie aparat, zawsze mogę sobie ponagrywać takiego vlogasa właśnie, nie wiem czy to nazwać można lifestyle'em, ale coś takiego i tam się będzie szło na tamten kanalik, a jeżeli będę coś robił fotograficznie, to wtedy sobie w międzyczasie nagram vloga fotograficznego, którego sobie zapodam tu na kanał. O! Zmęczyłem się tym gadaniem, no. A czego Paula ma być niezadowolona? Czemu? To troszeczkę się pogubiłem w czacie jak zwykle, bo to jak się rozgadam to... A jeszcze jedna informacja, już idę na czacie czytać. Po ostatnim live'ie bardzo długo, czy nie no, z półtorej godziny siedziałem jeszcze nad tym zasranym OBS-em. Wyczytałem jeszcze na paru forach różne rzeczy związanych z OBS-em, oczywiście nie na polskich, bo na polskich się dowiedzieć cokolwiek to jest. Piszecie jakiś temat, kurde, i to pierdyla jakiegoś spamu wychodzi, nie? No, więc poczytałem sobie troszeczkę na zagranicznych forach i jeszcze parę rzeczy poprawiałem, które mogą powodować crashowanie OBS-a. Między innymi w tej chwili uruchamiam go jako administrator, wyłączyłem, może inaczej, dałem mu całkowicie uprawnienia działania poza firewallem. Do tego jeszcze tam jakieś inne rzeczy, plus jeszcze coś tam, nie wiem jak to ponazywać, ale parę rzeczy takich robiłem jeszcze z uprawnieniami i też z działaniem grafiki, wykorzystaniem karty graficznej. Więc zobaczymy, czy to dzisiaj będzie wypieprzać tego OBS-a, czy nie. Jeżeli już dzisiaj będzie dalej wypieprzać, to ja już po prostu rozkładam ręce. Ale standardowo umówmy się, jak live nagle zetnie, nie ma mnie, nigdzie nie uciekajcie, góra 2 minuty, najczęściej to może być 30 sekund. Ja od nowa jestem, muszę po prostu
Control Alt Delete zrobić, wejść do menadżera zadań, zamknąć OBS-a, bo jego skraszuje, nie odpowiada. Zamknąć OBS-a, poczekać parę sekund, uruchomić go na nowo i podpiąć się pod live'a, który obecnie trwa. No tak to wygląda, no i wtedy jestem z wami z powrotem. O i tak, 51 osób już, no i super, super. Fotoemek, jaka godzina, jaka kurła godzina, panie, napisane było 21 dzisiaj live. Było napisane? Było napisane. No, ale wybaczę ci przez to, że o, jest Pepsi, no. Czarny płyn jest. Gdzie na drugiej grafice? Jakiej grafice mam godzinę z pomyłką napisane? Nie ma żadnej godziny z pomyłką. Jest 21.13 w tej chwili mi tutaj wyświetla. Więc prawidłowy czas. Prawidłowy. No, nie ma rudzić. No wiesz co, Gabriel, jakoś nie jestem jakiś osłabiony, także jak na razie żyję. O, Mariusz Kłos, mega współczuję. No ja właśnie, u mnie teściowa jest. Mam kwarantannę piętro niżej. I ten, i bo jest chora i tak miał ostatnio no, we wtorek. Już przed live'em tak zaczynało łamać i na live jakiś taki byłem taki... Także nawet ten dzisiejszy live był niepewny. Mówiłem, że nie wiadomo, czy dam radę zrobić. Jak mnie rozbierze, to wiecie, ja jestem typem faceta, który ma 36,9 stopni Celsjusza temperatury ciała. To ja już kurna testament piszę, a raczej potrzebuję sekretarza, który mi napisze, bo ja nie mam siły ręką ruszyć, więc... no, więc dzisiejszy live był niepewny, ale no, dobrze się czuję, więc z przyjemnością sobie live'ika odpaliłem. Cześć Zbysiu, witaj. A chyba się nawet z tobą witałem już. Nieważne. Andrzejek, siemanko Andrzejku. Widzę, dwa zdjęcia przesłałeś. Będziemy sobie zaraz patrzeć. O Gosia, odkrywałaś mnie kilka miesięcy. Słuchaj no, tu jest jeszcze dużo do odkrycia. Ja mam dużą powierzchnię borowego ciałka. Kuźwa, to zabrzmiało. No co ja zrobię? Czy no kamerka na budce jest, Moniś, tylko że ściągnąłem tylko z karmnika, bo była na zewnątrz, w budce jest w budce, więc jej tak nie szkodzi, a ta będzie mi potrzebna tu na live'y. Ściągnąłem, no bo i tak laptop zdechł. Nie mam z czego w tej chwili live'a robić, puszczać, a Lenovo nie postawię tam, no pomimo, że też jest już starszy, ale dużo nowszy od tamtego jest mi potrzebny. No jego nie, i nim nie będę ryzykował, żeby go zwalić. Znaczy, popsuć. Dobry wieczór, Major Sas, witaj. I Wiciu Czarnecki, cześć. Za to wiedzimy, jak łatwo była 20. Na pewno nie było 20. Na pewno nie było 20. Nie będzie się kurde tutaj brała. Kurde, dziad jeden. Dziad jeden, czekaj. Nie tu. No, ci tu zaraz włączę okładkę, kurde, miniaturę live'a, to zobaczysz, że nie ma żadnych 20. I to mamy tą dzisiejszą. O, i gdzie tu jest 20 napisana, co? To jest miniatura live'a. Dzisiejszego, nie? Gdzie jest 20? Nie ma 20. Czorka trochę głupieje, ale ma naprawdę jakiś dobry humor. No, chyba to nagrywanie tych durnych filmików mi poprawia humor. Nie pograłem nic na gitarce, panie.
malowanie w plenerze, a wiesz, Marci, że mam na to ochotę też tam na kanale. Może nie tyle w plenerze, jak po prostu u siebie w ogrodzie. Jak u siebie w ogrodzie. Najpierw muszę w ogrodzie przećwiczyć, potem może się, wiesz, gdzieś odważę na jakiś plener. No. Ale też myślę, że to byłoby fajne. Brakuje mi malowania. Okropnie mi brakuje i coraz bardziej mnie drze. Także myślę, że już niedługo nawet sobie zrobimy, mam jakiegoś live'a z malowaniem albo jakiś filmik czy coś pod tym względem. Marcinie, także. Nawet ostatnio myślałem o tobie. Kurde. Bo jako jeden, jedyny mi się właśnie do malowania upominasz o malowanie. O! Co mnie bardzo cieszy. No. Ale zrobiłem sobie fajny tarasik w tamtym roku. Taki klimatyczny. Więc nawet coś możemy sobie tam też Wiecie, ja też troszeczkę chcę odpocząć od skrawkowych materiałów. Może nie jedynie odpocząć od skrawkowych materiałów, bo to jest źle powiedziane. To jest źle powiedziane i można źle zrozumieć. Skrawkowy film jak najbardziej robię, jestem na nie nakręcony. I działam w tej kwestii i chcę w tym roku, żeby naprawdę było tego więcej. Zresztą widzicie, że dzieje się więcej na skrawkach i mamy częściej live'y od jakiegoś czasu i w miarę się vlogi pojawiają. No teraz będzie na weekend następny vlog na weekendzie. Więc idzie to, nie? Idzie to. Wziąłem się jeszcze za shorty. Tu jak najbardziej. Tylko po prostu, tak jak mówię, chodzi mi o to, że jestem troszeczkę zmęczony walką o skrawkowy kanał. O tak to powiem. Bo wiecie, no tutaj, szczególnie jak się jest małym youtuberem, to się trzeba liczyć ze wszystkim. Się walczy o tego widza, walczy się o tą subskrypcję, walczy się z algorytmem, walczy się z YouTube'em, walczy się praktycznie ze wszystkim, nawet sam ze sobą, bo to tak człowiek potem, a kurde, ten vlog coś się źle wyświetla, a co ja w nim spieprzyłem i to jest takie, wiecie. I to jest taka, ten drugi kanał, taka lekko moja odskocznia pod tym względem, żeby sobie tak na luzie móc coś zrobić, bez spiny, opieprzone algorytmy, o tego typu rzeczy, po prostu nagrać sobie filmik, byle jak zmontować, znaczy byle jak, no nie wiem, że byle jak, ale bez wodotrysków, nie? Zmontować, zapodać na kanał, potem podpowiadać sobie, pogadać sobie z wami w komentarzach, bo to jest, uwielbiam. No i tak po prostu. O, a jako, że jestem człowiekiem takim trochę erudytą, który lubi robić różne rzeczy, nie tylko zajmuje się fotografią, ale lubi sobie pograć, uwielbiam właśnie malować obrazy, lubię coś robić z drewna, uwielbiam prace ogrodowe na podwórku przy kwiatach i w ogóle robić jakieś altanki, nialtanki, tego typu rzeczy, więc chciałbym sobie z tego robić też filmiki i się tak dzielić z wami, więc co? Tak w temacie. No widzisz, Marcin, ozdrowiałem, odwołałem chorobę, dokładnie, przeniosłem, wysłałem chorobę na chorobowe. No Andrzejku, kurczę, u nas to jest jakaś masakra, wieje w piździec, kurde, leje cały czas, no, dobrze, że mrozu nie ma, choć tyle, bo jakby tak wiało z mrozem, to piec by mi się w ogóle nie wyłączał, bo wiecie, ten dom to ma dziury z każdej strony, tutaj wieje. No to jest tragedia, no ale to co zrobić? No i widzicie, i zeźniłem się też, bo nagle dzisiaj sprawdzam pogodę na Kacwin, a już odwołałem wyjazd do Kacwina, no i też ze względu na to, że się bałem, że będę chory i tego typu rzeczy, odwołałem wyjazd na Kacwin, bo pogoda miała być do dupy. Dzisiaj patrzę, w sobotę zapowiada się bardzo ładny zachód słońca. No i kurna, mózg rozpierdoliło, patronów poodwoływałem, osoby, które miały ze mną jechać, poodwoływałem. No i co, teraz na nowo, kurde, kombinować? Nie no, zrobimy w innym terminie. Po prostu. No ale się wkurzyłem pod tym względem. Zdrowie, Mireczku, zdrowie. No, fotemek, no. A Wituś, to nie da się czasami tylko tak, wiesz, myśleć, a robić swoje i tyle. W głowie i tak tam człowiekowi siedzi, tym bardziej, jeżeli się z tego żyje, nie? No. No dokładnie, niektórzy loty poprzestawiali, kurde, przynajmniej jeden z patronów lot przestawił do Anglii, kurde, żeby się spotkać, no i o,
Nie wiem, może. Zobaczymy. Jutro jeszcze wrzucę temat. Znaczy dzisiaj już coś tam wrzuciłem na naszą grupę facebookową. I zobaczymy. Gabi, jak ja mam dobry humor, to nie mam pohamowań. No, żeby jak żonka z roboty, jak sobie wróci, żeby mogła sobie pod altaneczką ładnie siedzieć, no. Odpoczywać. A ja to co, kierwa, w robocie nie jestem? No, kurna. 21, a ja dalej siedzę przed komputerem i robię. Zabawiać, gawieć. Cześć Marian, o, widzę, powysyłałeś coś. To już zobaczę, czy coś doszło. Tak, doszło od Maćka, pobieramy. Hopsa, doszło od Zbysia, znów pobieramy. I jest od Mariana, pobieramy. Poznaczam, że pobrane. Hopsa. Siemanko Krzysiu, witaj. Ciekawe, czy dzisiaj też dobijecie tutaj do 100 osób na czacie. Znaczy na czacie, na live'ie. Ale widzę 70 w tej chwili, a tylko 35 łapek. No ja wiem, no może jeszcze nie zacząłem robić, może jeszcze nie wiecie, czy jesteście zdecydowani, czy to łapkę dać, czy nie. Ale wiecie, tu chodzi o te zasrane algorytmy, no. Te zasrane algorytmy. Przepraszam, ale zatoki mnie cały czas męczą. Niestety, ale jeszcze muszę sobie oko trochę uchylić, bo... Duszno tu mi napalone, piec znowu się odpalił i w dupę grzeje. Tu koło grzejnika siedzę, to... A mam dosyć wysoką temperaturę na piecu ustawioną, bo 55 stopni. Jak przygrzeje, to... O. Nie, pieski nie, zamknięta jest pracownia, także pewnie nie wejdą. No i bardzo dobrze, łapka ma być, no. Ej, tak robaczki, no i ciekawy jestem, czy ten ten OBS dzisiaj wypierdzieli, czy nie. Powiem wam, po live'ie to już takie kierwy lecą, no nie chcę też tak kląć na tych live'ach. Chociaż jestem człowiekiem, który ogólnie trochę klnie, nie? No, nie chcę kląć na tych live'ach i o. O, kupy HDF do malowania. Muszę sprawdzić ten temat. Muszę sprawdzić. Czy wiesz co, Marcin, ja ostatnio, jakiś czas temu odkryłem w Actionie gotowe Blade Ramy, już zagruntowane. Kurde, i naprawdę po pieniądzach, powiem ci, po pieniądzach. Muszę jechać sobie kupić, tylko to kupię sobie dopiero po wypłacie, a wypłatę sobie zrobię, jak się miesiąc kończy. No, bo w grudniu był gorszy zarobek. Ja musiałem jeszcze troszkę więcej odłożyć na kuźwa zasranego ZUS-a. Bo teraz ponoć ma być dużo wyższy. Co w Actionie, ten sklep taki, nie? Nie wiem, czy tam u ciebie jest, u nas w Mielcu jest. To jest taka chińszczyzna, wszystko, nie? Tam jest. Ale odkryłem, są gotowe Blade Ramy z płótnem. Czekaj, czy będzie pod obrazie? Pod obrazie nie widzi. Blade Ram. Też nie widzi. To weźmiemy produkty. Może tak. Szkoła i biura, może tutaj będzie. Artykuły papiernicze, przelecę. Nie, no w artykułach papierniczych raczej nie.
może hobby. O, raczej w hobby. Prace kreatywne. O, maty do cięcia muszę nowe kupić. Kurde, mata do cięcia za dychę. No tyle co nic. Przelecę. Chociaż tutaj chyba widziałem malowanie było. No jeszcze raz. Produkty, hobby. Malowanie. Tak, jest malowanie. O, płótno malarskie. To jakieś 3 sztuki. Ale są takie większe. Więc może tak. Wpiszę płótno malarskie. Nie jest to jakościowo nie wiadomo co. Ale patrz pan, takie 60 na 80 i powiem ci, kupowałem i już nawet namalowałem ze dwa na tym. 60 na 80, niecałe 30 zł, nie? Kurde, no. Takie cienkie jest dosyć, ale już gotowe. Pogruntowane. Można się bawić, nie? Szkoda, że większych nie ma. Chociaż wydaje mi się, że były na sklepie. Od tych. Także sobie obczaj. Czekaj, jeszcze zobaczę sobie, co to jest ta płyta HDF. Czy to nie jest to, co ja... Płyta HDF. Jak to się zachowuje? Zobaczę sobie na grafice. A, czaje, co to jest. To jest taka dużo bardziej zbita pilśniówka. Oho, ja się zastanawiam, jak ona się potem zachowa, gdy wilgoci otrzyma. Po paru latach na przykład, wiesz, czy jej nie powykrzywia. Bo ja mam podobne w laboratorium i do mnie tutaj tak jest 70 na 100 cm. Kosztuje jakieś 6-7 zł. Ja bym chciał sobie z laboratorium przywieźć. Takie płyty introligatorskie HDF, może tak powiem. A, znasz temat, wypacza się, o widzisz. No i na razie ja zrobiłem chyba 2 czy 3 obrazy na tym, jakieś takie, powiedzmy, nazwijmy to obrazy i jeszcze się nie wykrzywiło, więc zobaczymy, no. Ale jak coś, to ja mam w laboratorium, przecież wyborowe foto, to ja mam tony lnu naturalnego canvas, i pełno Blade Ramów od wielkości jakiej chcę i grubości 2 do 4 cm. Bo przecież fotoobrazy na nich robimy, nie? No. Także jak coś, to nie mam problemu sobie zrobić w labie i sobie przynieść, nie? Co tam ostatnio malowałem? A nic ciekawego. To były raczej próby abstrakcji. Cześć Mariusz Kawecki, witaj. No u nich gruntu u mnie jest w cholerę przez remont, więc z tym nie problem. No nic, pomyśli się coś. O, szprejem na płótnie też można ciekawe rzeczy tworzyć. No, tektury introligatorskiej do takiej grubej też mam dużo. Bardzo dużo. To na tony można to liczyć. Bo z niej akurat robimy oprawy do albumów.
No widzisz, Wituś teraz live malarski, no. Nie, Pipierona nie malowałem. Ty tylko jeden, ty Pieronie jeden, ty. Wiesz, że to już jest... Gabryś. Oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Angusiu, ja myślę, że zima jeszcze wróci, bo tak tutaj widzę, że pisałaś i po zimie i nie odpowiedziałem ci. No. Robercie się dzisiaj spóźnił, to nie jest jeszcze, żeśmy nic nie obrabiali. Dzisiaj są fotopogaduchy z fotogarażem, więc i gadamy i obrabiamy, nie? Kurde mnie. Przepraszam was na chwileczkę. Ja nigdzie nie uciekam. Po prostu na chwilę wyłączę dźwięk i zrobię fufcie. Taka pogoda jest, to moje zatoki odczuwają to ostro. No i bardzo dobrze, Gabryś, trzeba się śmiać. Laserunki? Co to są laserunki? Panie. Proszę mnie uświadomić, bo może robię to, a nie wiem, że tak się nazywa. Może inaczej to nazywamy. A i tak, robaczki moje kochane. Kto wymyślił tą muzykę, która była przed chwilą? A jaka muzyka była przed chwilą? To w ogóle mnie parę osób namawiało, żeby nasze live'y przenieść na Twitcha. Ale zostajemy przy YouTubie. Czekaj, co teraz leci? Oj. Kurde, sorry. Przed chwilą były chyba wesołe smyki, czyli to, tak? Jak to, no to Bartka Bazoka, który tu do nas zagląda na live'y. Cześć Filip. Kurde, jest taki zachrypnięty jestem. Laserunki były w filmie poszukiwana. Tam to kojarzę tylko jeden obraz. Dawno nie oglądałem. Panie, Bareje dzisiaj się nie ogląda. Bareje to dzisiaj jest wszędzie naokoło, z czego jak człowiek jakiekolwiek wiadomości czy inne fucky włączy. To jest dopiero Bareja. I 80 osób na live. Bardzo serdecznie wszystkich witam. Przytoczę taką anegdotę na temat płyt pliśniowych do malowania. Gościu zapytał się Beksińskiego, jak z ich wytrzymałością, a on odpowiedział, co by gościu zrobił szopę z płótna i płyt i niech zobaczy, która. Która dłużej wytrzyma. O! No nie osieroce, nie osieroce. No, po prostu mnie namawiają, ale... Dla mnie Twitch niech zostanie pod gry. Bo to mamy YouTube'a do tego, nie? No. Także nie martwcie się.
pod tym względem. Coś miałem powiedzieć. Już ze ubaczy z niczego wyleciało. Dobrze, w każdym razie, kochani, przeglądnijmy sobie zdjęcia. To ja sobie czacik wezmę na drugi minetorek. Przeglądnijmy sobie zdjęcia. Jeszcze zobaczymy, czy ktoś coś dosłał. Nie ma nic nowego. Odpalimy borowego ruma. Borowego ruma, tak, bridge'a. Widzicie, jakie kurde, a właśnie, robiłem dzisiaj zdjęcia kulendorza. Tak, niektórych ujęć, bo tych miesięcy, bo też nie będę wszystkich walił. Ale jeszcze nie zapodałem nigdzie na żadną stronę. Kurde, no. Trochę czasu czasami brakuje. Dobrze. Gdzie mamy? Zdjęcia na fotogaraż do zrobienia. Z tym, że te zrobione najpierw od razu sobie na dzień dobry. Sobie przerzucę do zrobionych. Wiem, jeszcze wam nie wysłałem, kochani. Wyślę. No i dobrze. Ja to jeszcze od razu zerkam na boczek cały czas, czy ten zasrany OBS wytrzymuje, czy nie. Dobra, na dzisiaj temat las. Więc, o, jest tutaj tak, Andrzejka. Widzę, Andrzej przesłał dwa zdjęcia. Czy da się tu obrócić? Da się. A kierwa, a co oni tak nasypali tego gruzu? Zresztą to wszystko woda rozmyje. Piach z gruzem. No u nas jak coś się kurde zrobi, to naprawdę. No ciekawe zdjęcie, tylko ostrość ci walnęła tutaj, nie na tyły. Fajnie, tu drugie, zimowe. Okej, okay, które byśmy tu wzięli? Widzę, dużo osób poprzesyłało zimowe, więc twoje wezmę. To. Tu mamy kolejnego Andrzeja. A to chyba też twoje. Tak mi się wydaje. Chyba też twoje, tylko się podpisałeś Andrzej, a nie Andrzej z Mielca. Tu jest leśne zdjęcie. Areczka. No i takie poprzypalane, mam nadzieję, że nie jest spalone. Weźmiemy na dzisiaj. No i tu jest Basi, piękna fotografia. I tu mam jeszcze Basi dwie. I tak myślę, którą by tu użyć. Ha. Tu mi się podoba, bo ten ładny stafarz jest taki, kurczę, piękny tunel z tych drzew. Tu też jest fajnie. Więc chyba wybiorę to. Borga mamy taką fotografię, bajkę. Oj, powiem wam, że ciężko będzie mi się to obrabiać dzisiaj, ciężko. To bardziej parkowe. A miał być las. No Kacperek tutaj kiedyś las przesyłał. Nie wiem, czemu robiłem to. Chyba nie. To weźmiemy Kacperkowy las. Widzę, będzie sporo zdjęć. Będziemy kuźwa Titanica robić. Tu Marcina, żeśmy te zdjęcia ruszali. O, jakie ładne stare drzewo. W temacie lasu się zmieści? No zmieści się. To dobrze, weźmiemy. Fotoemek, Maciuś. O. Też weźmiemy. Ten, co ma rudził, kierwa. Spóźniłem się, niby minutę, kurwa. To myślę, Rafałowe można było pod las podłączyć.
weźmiemy, bo jest leśny klimat. Tu u Roberta, no widzicie, kurde, no idzie zgłupieć. Za dużo tych zdjęć na dzisiaj. No dobra, to najwyżej to... Chyba, że najwyżej na dwa live'y rozwalimy, jeżeli dzisiaj nie zdążę zrobić. I tyle. Tu raczej pod zwierzaki bym podpiął, więc... Pominiemy temat. To nie. To też nie. Nie, do lasu mi nie pasuje. To również mi do lasu nie pasuje. Czy to by można było podpiąć do lasu? Dobra, u Wojsona mamy tutaj lasy. Może to weźmiemy. Hopsa, hopsa. No i tutaj Zbysia kolejne. No tutaj trochę za dużo tego motywu tej rzeki. Ja bym to pod motyw rzeki podpiął. Jeszcze kurde, a. Tulipana nie przestawił, nie poprawił, jak zdjęcie robił. Ale tu mamy Zbysia taki las. Piękny. I taki. Myślę, że ponurości, tak tworząc neologizm, mamy wszyscy zbyt dużo, więc zresztą to jest nawet nie ostre zdjęcie. No. Mamy wszyscy zbyt dużo, więc ze światełkiem weźmiemy. No dobra, kurde, coś mi się zdaje, że będą chyba dwa live'y z tego. W temacie lasy. Jak będą dwa live'y, też o coś dobierze. No zobaczcie, ile zdjęć, no przecież to kurde. Będzie za dużo. Dzisiaj mamy który? 43 fotogaraż, tak? Oj, chyba 44 powinien być, a ja tu podpisałem 43. Czekajcie, aż sobie to sprawdzę w studio. Wolę Boga. O, 41, 42, 43, faktycznie 44 powinien być. Oj, no to ja już edytuję sobie nazwę. O, zapisz, będzie 44, no to kurde, skopiowałem, nie zrobiłem. Dobra, to tam mogę sobie zamknąć. Cóż ja to chciałem tutaj zrobić? Zrobimy sobie kolekcję nową. Fotogaraż pyk 044. Zrób kolekcję, to usuń i to sobie wkleimy tu. Aha, biblioteczki nie włączyłem. I pyk. Dobra. Zaimportujemy. Niech się doczytają wszystkie. I weźmiemy sobie od razu tutaj 11 zdjęć. No kurde. Jest tego trochę. Ale powiem wam, że przy niektórych nie będę dużo robił, bo nie dlatego, że mi się nie chce, albo chcę pośpieszyć. Tylko stwierdziłem, że przy niektórych zdjęciach może nie tyle za bardzo kombinuję, no co, można je fajnie zrobić w szybki sposób. Bez. Ja zawsze czasami mam taki przesyt, że za bardzo przy każdym zdjęciu chciałbym wam coś pokazać, coś zrobić, nie powiem epickiego, ale coś takiego, o, a to nie zawsze trzeba. No. Czy są jakieś temaciki? Czy coś gadamy? No
No jutro zobaczysz na Borowym kanale, jakie u mnie są widoki zimowe. Nic fajnego, nic ciekawego. Pytanie, czy jutro też tak będzie wiało? Bo mam pomysł na jeden filmik. Meteo. Oczywiście wiatru pewnie nie będę miał. Nie, jutro już tak nie będzie wiało. Dzisiaj w nocy znów do 72 ma wiać. Na godzinę. Jutro ciśnienie do góry. Ciśnienie w górę. Plus spadek temperatury. Ale potem znów temperatura w górę, widzę. A wiatrem to tutaj... Dzień dobry, Basiu, witaj. Teraz jesień. Jaka jesień? Wiosna. Przedwiośnie. O, tak to nazwijmy. Bo tak naprawdę, kochani, to mamy. Mamy. Przecież w Polsce 6 pół roku, a nie 4. No, bo jest u nas taka pora, są jeszcze takie dwie pory roku, jakie u nas występują. To przedwiośnie i przedzimie. Zbysiu, pocałuj mnie w dupę z tą halogonicą. Naprawdę, pocałuj mnie. Zazdroszczę, no. Areczek, siema. Siema, Areczku. Witaj. Co to za spóźnianie, co? Dobrze, zróbmy sobie pierwsze zdjęcie, kochani. I to będzie jedno z tych zdjęć, przy których jakoś bardzo dużo nie chciał dłubać. Pierwsze co, ja je troszeczkę podprostuję delikatnie do tego środkowego drzewa, że tak powiem. Przesunę trochę na bok. O, tak zrobimy. Ściągnę światełek, wyjdę z cienia, wyjdę teraz na ekspozycji. Kontrastu dorzucę. No, z czerniami tu jest troszkę problem, ale tak, myślę, że dodanie przejrzystości i tekstury fajnie tutaj zadziała, no i trochę dehaze'a. Jeżeli chodzi o barwy, to ściągnę jaskrawości, dodam saturacji. O! Samo zdjęcie nieco ochłodzę, dam w barwach 5000, znaczy ocieplę 5500 kelwinów. Dorzucę też nieco karmazynu. Ok, chciałbym, żeby to światło słoneczne było cieplejsze, więc na całości zdjęcia sobie wyseparuję światła. Hopsa. Tak chyba będzie ok. I tutaj sobie troszeczkę to pocieplam. O, zobaczcie. Jeszcze dodam karmazynu, żeby to nie było takie żółte światło, ale takie nieco czerwonawe. O, w ten sposób. Troszkę może za dużo. Ściągnę na tym świetle dehaze'a, żeby troszkę zwiększyć jakby to zamglenie, dodam też nieco przejrzystości, troszeczkę tekstury. Ok, dodam też tutaj troszkę saturacji. Dobrze. Dobrze, tu jest fajnie. Troszkę za dużo dehaze'a, minimalnie go dodam. To za dużo ściągnąłem. Może ściągnę nieco kontrastu. Troszeczkę na światełka przyciemnię. Delikatnie tylko. Ok. Teraz bym sobie chciał zrobić tutaj filtr owalny.
gdzieś w tym miejscu, na całkowitym wtapianiu, z niego usunąć to drzewo, czyli wezmę substrat i pędzelek, włączona automaska i usuniemy sobie drzewo. Ajajajaj, przestawiłem Ctrl Z. Sobie cofniemy. O, fajnie. Tu na to może już zachodzić. Dobrze. I tutaj sobie też nieco ocieplę. Delikatnie. Z karmazynkiem. I tutaj sobie ściągnę teraz Dehaze'a jeszcze. O. Dobrze. Może jeszcze ocieplę sobie całą tą scenę, dam 5850 kelwinów. Powrócę do tej maski świateł i troszeczkę sobie ochłodzę światełka. O! Okej. Okay. I teraz sobie zrobię maskę cieni. Więc zakres luminacji. Wycinam światła. Ale chcę tylko te takie co ciemniejsze cienie. O, te niech będą. I na nich dorzucę kontrastu więcej. Oraz nieco ochłodzę sobie. Troszeczkę ochłodzę. Może ściągnę karmazynu. Dobra. Tutaj jest takie piękne światło jeszcze gdzie niegdzie występuje. Na tej zieleni, spróbuję tą zieleń wydłubać tutaj, że tak powiem, więc wezmę na całości zdjęcia zakres koloru i zaznaczam, licząc, że trafię w tą żółtą zieleń, że tak powiem. O, 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 o. Teraz tu schodzę, nie trafione. No, kurde, może tak spróbuję. No, tą pipetką trafić. O, właśnie, teraz trafiłem. Dobra, no to teraz mogę więcej tego wpuścić. O, zobaczcie. I tu mamy też oświetlenie. To jest też nasze oświetlenie. Tylko tak ustawiam, żeby mi za bardzo nie łapało już tutaj. Zobaczcie, tutaj już szara plama powstała. Będę musiał to naprawić i tam powrócić ze spaleniem. W tym miejscu, ale tutaj, o, to ocieplam. Ocieplam i to dosyć mocno, bo tu jest właśnie te promienie słońca wpadające gdzieniegdzie. Ocieplam i karmazyn. Okej, okay, i dodam sobie też tutaj bieli i dodam sobie tutaj też światełek. Jeszcze może troszeczkę tutaj to dostosuję, może najpierw sobie tak walnę. Niech będzie tak. Oczywiście nie chcę ekspozycji. Może nawet na cieniach troszkę. O, tak delikatnie. Dobrze, ale więcej karmazynu. O. Dobra, naprawiam to, tą szarą plamę tutaj. Więc po prostu dodam sobie światełek. I już jej nie będzie. Dobrze. Te czernie, jeszcze te czernie mnie irytują. Ja może jeszcze bym wyszedł troszkę więcej tu na cieniach. Może nieco powrócę z jaskrawością. Może nawet na odwrót to zrobię, że ściągnę saturację, dorzucę jaskrawości. Nie. Jednak w tą stronę pójdziemy. Okej, okay. Ja przypominam, że czacik czytam po obróbce zdjęć. Zdjęcia. Dobrze, teraz tak, chcę zrobić winiety. I tak, robię jeden filtr. Owalny, który pójdzie mi w ten sposób. Tu ma mi działać.
na mniejszy wtapianiec, będzie 75. Dodam do niego drugi filtr owalny, który pójdzie mi w ten sposób tutaj. Może nawet troszkę za... O! Mam dwa. I teraz całą tą maskę odwrócę sobie. Okej. Okay. I tu sobie zwiększę kontrastu, obniżę nieco na ekspozycji, ale dodam bieli i trochę dehaze'em podjadę. Okej. Dobrze, to jest jedna i teraz zrobię drugą. Ta już nie będzie podwójna. Ta będzie po prostu w ten deseń. Troszkę pod kątem, bo zobaczcie tu, jak się te linie układają. Tu mamy więcej miejsca w kadrze niż z tej strony, patrząc na słońce, więc tak pod delikatnym kątem. Odwrócę ją i tutaj też. Hopsa i hopsa. Te czernie są mega irytujące. Może tak, dodajmy bieli, a na światełkach troszkę mniej. O! Jeszcze tu troszkę ścieni. Dobra. Pasuje mi powrócić do jednej z tych winiet. Do tej. I tutaj sobie jeszcze troszeczkę dzisiaj zaściągnę. Nieco sobie ściągnę kontrastu. Ale dodam saturacji. Tak, i może nawet na ekspozycji troszeczkę. Okej. Okay. Ja bym ją jeszcze edytował tą. Nie, to był zakres luminacji. Tą. Tak, to była ta. Czy ja ją mogę edytować w tej chwili? Tu jest drzewo. Tu jest winietka. Nie, to jest inna. Co innego, jejku. To chcę edytować. O, tutaj, właśnie. Rozszerzyć troszeczkę to, ten filterek i puścić go nieco tak. O, tu. Względ na to drzewo. Zobaczcie, jakie tu mamy piękne oświetlenie tego drzewa. I chcę go troszeczkę tak ukazać. O, właśnie. No dobra, jeszcze te roślinki tutaj na dole troszeczkę dopracujmy. Puszczę sobie w ten sposób, o, filterek liniowy i z niego sobie tu na tej masce w trzy kropeczki klikam, biorę zakres luminacji i wycinam sobie jeszcze światła tutaj. Gdyż jeszcze chcę tutaj troszeczkę na światełka popracować. O, zobaczcie, bo one tutaj są całkiem fajne, całkiem przyjemne. I nawet możliwe, że ja go jeszcze wydłużę troszkę bardziej. O, tak, bo tutaj chcę jeszcze też dodać sobie nieco więcej ciepła karmazynu i nawet wyjść troszeczkę na cieniach. Wyjść delikatnie na światłach. Okej, okay, dobra. Barwy nam tu fajnie grają. Cyk. Tu od góry bym sobie puścił jeszcze linearny. W ten sposób. Nieco to przyciemnić na zasadzie kontrastu delikatnie ekspozycją. Dobra, kolor selektywny. Zielonym tylko minimalnie idę pod seledyn, bardzo delikatnie. Samą zieleń troszeczkę delikatnie, bardzo delikatnie odbarwiam. Żółtego nie ruszam, pomarańczem sobie podjadę troszeczkę bardziej. Chociaż może nawet i tym żółtym bardzo delikatnie pod pomarańcz, ale pomarańczem bardziej pod czerwony, czerwonym pod bordo troszkę. O, tak delikatnie. Zwiększa sobie nasycenie żółtego i pomarańczu. Dobrze.
Fajnie. I teraz tak, występują nam też błękity. I troszeczkę te błękity też zwiększą nasyceniu. Oraz akwę. Tak. Zrobię sobie też tutaj oczywiście borowy podział odcieni. Taki nawet wyjątkowo w mocniejszej formie, którym przejadę, tak? I na koniec tutaj jeszcze drobna zabawa. Zielenią troszkę na minusik. Czerwienią troszkę na plusik. I tu troszkę na minusik niebieskim. Troszkę za mocno to wszystko. O! I myślę, że tutaj fajnie wyglądałoby to, abyśmy teraz tak, na krzywych troszeczkę tu podnieśli. Bardzo delikatnie, tu nieco obniżę. I ja bym ściągnął te czernie. Poszedł w tym klimacie. No i teraz jeszcze powrócę do mojego gradingu bar, gdzie sobie tu dostosuję odcienie. O! Tu nawet może minimalnie sobie obniżę. Tak bym to widział. Hopsa. Tak bym widział tą fotografię. W ten sposób. Osobno praca na tych wszystkich światłach i promieniach. Oczywiście tutaj to jest takie delikatne oświetlenie tego drzewa, więc bardzo chciałem je zostawić, bo ono tworzy tutaj całą bajkę taką. Tego właśnie światła wpadającego. Troszeczkę tu dopracowane pod kolor barwy światła, oświetlone te liście wszystkie. Zobaczcie, one tutaj też były troszeczkę pooświetlane, więc to oświetlenie jest. Te białe kropeczki, które tutaj widać na tych liściach, to nie są szuby, to jest rosa. I zobaczcie, też troszeczkę tego światełka wpada, więc to wszystko jest podkreślone. Nic nie jest malowane, a jest po prostu podkreślone tam, gdzie to światełko wpadało. No, jest zrobione to tak dosyć na ciepło, w bajkowym, borowym klimacie. Oczywiście można by było też tutaj podejść i bardziej mroczno zrobić, ale kurde, no mi się podoba tak. No, zaznaczam na żółto, że zrobione. Następne będzie to, Roberta, ale to za chwilkę. A bridge'a sobie zamknę. Opsa. I teraz idę na czacik. O! Harp. Las obsypanego śniegiem, zrobione nocą, ale jeszcze oświetlonego księżycem. No to już jest bajka. Piotruś Potworowsku, co było kiedyś? Może coś zdublowałem, możliwe. Ale co grają? Jak grają? O co chodzi? Kierwa. Coś nie doczytałem. O, widzisz, Żareczku. No to współczuję, mandaciku. Ja jeszcze całe szczęście odpukać żadnego nie dostałem. Ale z moją jazdą na pewno mnie to czeka. Madzia TK w Adobe Lightroom i w Photoshopie. Witku, ale dzięki. No. Ach, czekaj. Rozsmaruję tą wazelinę. Ale dzięki wielkie. No, uwierz, że takie słowa to motywują, wiesz? I bardzo cieszę.
Tipeo działa, działa Tipeo. A co, nie wyświetliło? To może za chwilę coś podejdzie. Zaraz zobaczę zresztą. Przedmiot się to było kiedyś. No coraz więcej pani mam na live. Audi jeszcze jeździ. Odpukać. Jeszcze jeździ. Ja zobaczę, czekajcie na Tipeo, bo... Nie no, nie mam wpłaty. Żadnej. Ostatnią mam... od foto M-ki z ostatniego live'a. Jak patrzę, może za chwilę... może coś się zwiesiło, może za chwilę przeskoczy. Ja jeszcze nigdy nie miałem tak, żeby Tipeo zeżarło. Ale w razie czego, Major Sass, jak coś, jak nie przyjdzie, nie ma żadnego problemu w takiej sytuacji potwierdzenie tego, co żeś tam przelał. W ogóle bardzo dziękuję za chęć za donatowania. Potwierdzenie tego, wiesz, czy to z Tipeo, czy coś, czy to na komórkę ci przyszło, czy na maila, czy wyciąg przelewu, po prostu prześlij mi na maila kontakt@skrawkipuszczy.pl. Jeżeli gdzieś zaginęło po drodze, to nie ma problemu, z Tipeo mi to zwrócą. Nie ma problemu. Raz, przepraszam, raz na początku, gdy założyłem Tipeo, miałem taką sytuację i właśnie nie miałem problemu, że mi to zwrócili. 40 minut temu, no to nie, to musiało gdzieś to, kurde... No to coś musiało się po drodze zdupcyć. No ale poczekam jeszcze tutaj. To weź mi w razie czego wyślij. Sorka, no nie pokazuję wam tutaj co się dzieje, bo co teraz sprawdzam. Bo po prostu tu wasze dane są. Maile, czy telefon, czy co kto tam podał, to wiecie. No, wyślij mi, to naprawdę nie jest problem, kurczę, żeby mi to, żeby poszło. Słuchaj, i napisz mi jeszcze tam na maila, ja napiszę tego maila jeszcze na tym, tu na czacie. kontakt@skrawkipuszczy.pl. Napisz mi, przez jaki system robiłeś donate'a, czy tam SMS-em, czy przelewem, czy PayPalem, o tego typu. Madzia, dziękuję! Dziękuję za wykupienie sobie tutaj miniaturki, znaczy tej, no, emotykonki na czacie. Wielkie dzięki. Jaki tam aparat na statywie? Tam są trzy. Nikon D600. Na którym pokazuję, bo to jak shorty nagrywam i tutaj tu mam zestaw do nagrywania zrobiony. Na którym pokazuję to co omawiam. Nagrywam Lumixem G7. A jeszcze trzeci stoi to z telefonem i z kamerką Osmo. Kamerką nagrywam vlogi. Nagrywałem dzisiaj jeszcze też właśnie na drugi kanał. Na wyborowy kanał, o. Także Madziu, bardzo, bardzo dziękuję. Kurde, no ale aż się wkurzyłem o to. No to Tipeo. Jeszcze zerknę, czy jest u nich teraz ktoś na czacie. Nie, zamknięty już mają czat. No nic, albo przez Morawieckiego idzie, przez Wateuszka. Mail poszedł, dobra, to pozwólcie, że ja sobie jeszcze teraz wezmę i pobiorę tego maila. A, przez Hotpaya. Dobra, sprawdzam pod tym względem, żeby sobie oznaczyć go tutaj jako ważne w katalogu, żeby mi nie zaginął, bo czasami wiecie, mam sporo wiadomości od was i nie
Nadrabiam tego. Wszystko jest tutaj w porządku. To, co tu poszło. Widocznie bramka płatności może gdzieś jest zwieszona. Także weźmiemy... Twój też Żaguś przepadł? O, widzisz. To jakaś awaria musiała być. No to Aga, to ta sama procedura. Wysyłaj mi na maila. Potwierdzenie. O, widzisz, no teraz się wkurzyłem, żeby nie było tak, że ktoś coś prześle i to zaginie. Dobra, kochani, to na dzisiaj robimy tak. Dla bezpieczeństwa... Pyk. Dla bezpieczeństwa, a może inaczej. Wyłączę tak. To. 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 Nie to. To zostawię, to zostawię i to wyłączę. O! Także w razie czego jakby jakiś doszedł, to żeby się wyświetlił, ale żeby nie korciło. Jak się nazywa mój drugi kanał? W tej chwili... Słuchajcie, ja szukam pomysłu tam jeszcze na nazwę tego kanału. Najpierw to był Wokół Skrawków, obecnie jest to... Wczoraj był to... Grymeziarski, a dzisiaj... Znaczy GR Maziarski, teraz tak lubię przeczytać Grymeziarski. A dzisiaj jest to Borowy Kanał. No. Na głównym kanale, słuchaj, Gabryś, Pieronie 1, jak wejdziesz sobie na główny kanał... O, no tutaj masz inne kanały z krawków. Tu masz wyborowe foto, a tu jest ów borowy kanał. No. I tutaj troszeczkę go reanimuję, ten kanalik. Coś tu będziemy się... Będę się na nim bawił więcej po prostu. No. Ale Aguś, co taki sam? Bo nie czaję. W sensie donate taki sam, czy coś? Kurde, nie wiem, no widzicie, no wkurzyłem się. Dzień dobry, Aga G. Aga G numer 2, czy tam numer 3. Moja kochana czatowa, witaj. A, w opisie jeszcze, tak. Tylko nie wiem, czy mogę w tej chwili opis edytować, spróbuję. Mogę. Przepraszam. Tylko gdzie to jest? Tu jest Tipeo. O. Kur 12 na drugie danie. O, zrobimy tak. Już nie powinno być w opisie. Ale wiecie co, wkurzyłem się. W każdym razie, Major, bardzo dziękuję, bo widzę, że dwie dyszki przesłałeś. Wielkie dzięki za donate'a. Bardzo, bardzo dziękuję. Grosik do grosika i się dzieje. Jeszcze tak patrzę, ale mam tu wszystko. Numer zamówienia to. Dobra. To Aga, jeżeli twój zaginął, to samo. Wyślij mi maila z tym potwierdzeniem. Wygląda na to, że bramka płatności się zwiesiła. Jasne, Madziu. Jasne, przez skrawkowy upload. Już, Piotruś, zaraz będę patrzył na twoje pytanko, tylko tu Madzi odpowiem. Przez skrawkowy upload wysyłaj. Znaczy, to jest mój panel admina, także wy to inaczej widzicie. Nawet jak sobie wejdziesz na naszego live'a, jak jesteś, tak ja go odpalę tutaj sobie jako live'a poza YouTube Studio. O, pyk, to tutaj powinno być... Jak przesyłać zdjęcia do grupki na live? Klikasz sobie, jest opis.
jak wysłać zdjęcie. A tak to po prostu przechodzisz na skrawkowy upload, podajesz swoje imię, podajesz swojego maila. Mail nie jest konieczny, ale jest po to, że jeżeli wysyłam wam obrobione zdjęcia, to, to dostajecie na maila link do pobrania danego zdjęcia ode mnie z serwera, nie? Wgrywacie sobie zdjęcie i wyślij zdjęcie i czekacie, aż aż sobie przemieli i wtedy zdjęcie jest u mnie. No, z tym, że dzisiaj już na pewno nie ugryzę twojego zdjęcia, bo już mamy dużo na dzisiaj, a i tak pewnie wszystkich nie zrobię. I już, Piotruś, patrzę, co tam za twoje pytanko. Patrzę i nie widzę. Przedwiośnie to było kiedyś. Grek, pytanie za 100 punktów. Aha. Czym drukować foty na sprzedaż? Jakość, trwałość itp. Na czym drukować foty na sprzedaż? Może inaczej. Chcesz to sam drukować? Bo jak chcesz sam drukować, to szczerze nie wiem, jaki papier ci polecić, bo nie znam się na drukowaniu na drukarkach domowych. Natomiast jeżeli chodzi o trwałość, to bardzo dobra trwałość, przynajmniej tak jak u mnie, jest z wydruków atramentowych oraz po prostu powiększenia z fotochemii. Powiększenia robimy na chromirze, na ProLab, ZBE Chromira ProLab. Chyba 3 urządzenia takie w Polsce są. Przynajmniej nie tak dawno jeszcze były, może już jest ich więcej. I to są bardzo fajne, bardzo trwałe wydruki. Ale tak samo swoje fotoobrazy czy coś, to też jest druk atramentowy wysokiej rozdzielczości na płótnie, nie? One jest zewerniksowane potem. Cześć, Areczku, witaj. Wszystko zależy, wiesz, jak chcę sprzedać, co chcę sprzedać. Ja na przykład pod sprzedaż teraz robiłem jednemu klientowi 3 wallarty, 4 wallarty, 100 na 70. W tym tygodniu robiłem na sprzedaż innemu klientowi kanwasa, czyli fotoobraz na płótnie, też 100 na 70. Ze 2 tygodnie temu robiłem znowuż wydruki na piance. I to były chyba 60 na 80, chyba tak. Nie, 60 na 90, 50 na 80 chyba. Jakoś, nieważne, nie spamiętam, musiałem sprawdzić. Wtedy jest jak jest. Znaczy, powiem ci tak. Wydruki są trwałe, ale wiadomo, że jak przejedziesz tą mokrą szmatą, no to on troszeczkę się może rozmazać. Czy mokrymi paluchami. To samo, jeżeli inaczej nie rozmażesz na przykład zdjęcia z fotochemii, ale znowuż poniszczysz wtedy mokrymi paluchami, odbijasz, poniszczysz emulsję, nie? To jest normalne. Jeżeli chodzi o fotochemię, to fotochemia w ogóle jest tanim rozwiązaniem do druku, ale bardzo dobrym. Ci powiem, jak to u mnie wygląda. Przepraszam. Fotochemia to będą odbitki, klasyczne zdjęcia i tu będą... Nie no, powiększenia miały być. Tu są powiększenia, o. Bo odbitki to jest to samo, tylko że po prostu mniejsze są, nie? A powiększenie od 30 na 20 do 70 na 100 robimy. I tutaj polecam papier Fuji Silk, biedwabny. Jeżeli chodzi o palcowanie, to jest mega wytrzymały. Ja wszystkie albumy na tym papierze robię. Jest mega wytrzymały. No i tutaj masz... Jak przejdziesz sobie do klikniesz sobie tu zaprojektuj i zamów, to masz od razu podgląd na ceny. Bo to już przenosi ci do programu, nie? I tutaj cenowo jest najwygodniej, najlepiej. Jest najlepszy stosunek jakości do ceny. A jakość jest naprawdę bardzo wysoka. No i potem sobie bierzesz na przykład tam powiedzmy 60 na 90 tytuł. Wybierasz sobie papier, jaki chcesz. No to silka. To jest papier matowy. O strukturze płótna, że tak powiem. Wybierasz zdjęcia, jakie chcesz przesłać. Nie wiem, wezmę sobie miniaturę.
Niech się wczyta. O, pyk. Przeciągasz i ustawiasz. Ewentualnie, o, pyk. W ten sposób, nie? Jak ucina, to jest jako tło, usuń, więc jeszcze raz weźmiemy i dostosujemy tutaj tak, żeby się układało w kadrze. Gdzie jest łapka? Łapka się powinna pojawić do przesunięcia. Aha, bo ja to zrobiłem do tego na tło, dobra. O, no to jest panoramiczne zdjęcie, 16 na 9, więc tutaj bierze za mało. Jest czerwony wykrzyknik jest dlatego, że zdjęcie jest zbyt małe, żeby jakościowo to dobrze wyglądało, nie? No bo to jest miniatura Full HD zrobiona na live'a, więc w 72 dpi, więc jak to ma dobrze wyglądać przy druku 300 dpi, nie? No to Agusiu, ja zapraszam, no i tutaj przeróżne fotoobrazy robimy na wyborowe. Znowu zamknąłem, nie wiem po co ja to wszystko zamykam ciągle. O, są fotoobrazy, ja sam uwielbiam fotoobrazy. I mamy tak, akrylik, wall art i canvas, czyli na płótnie. No to wezmę na przykład na płótnie i tutaj wam zapodam na czacik. Zaraz. O, to wszystko to są nasze produkcje. No i moje. I też nietypowe rozmiary robię, tylko że wtedy to jest tak zwane na zamówienie. I, bo nie ma te, nie mam takich formatów w programie. Więc klikamy sobie tu na zamówienie i wtedy jest na dole w stopce i wtedy jest napisane, jak należy zrobić zamówienie na zamówienie. Na razie tak to ominąłem, bo nie mam za bardzo w tym. W programie możliwości ustawienia tych formatów, takich nietypowych. Oj, Gabry, chciałbym, żeby było 10k. 10 tysięcy subskrypcji. Kurde, ale ostatnio mi tak subskrypcje stoją. Naprawdę, na przykład mam po live'ie plus 10, plus 15 subskrypcji, na drugi dzień minus 10, minus 15. Nie wiem, co się z tym YouTube'em dzieje, naprawdę. A powiem ci tak, czy wolisz druk, czy fotochemiczny, to zależy od ciebie. Oba są dosyć trwałe. Z tym, że najwyższą jakość, takie HDR-owatą, że tak powiem, z bardzo małym zaszumieniem uzyskasz na druku. Z tym, że no, on niestety swoje kosztuje, bo tutaj jest 12-pigmentowe, 12-kolorowe plotery używamy. Ale tutaj możesz zrobić metr na półtora. Madziu, bardzo mi miło, że zostajesz na dłużej. Bardzo miło, udzielaj się na czacie. My tu jesteśmy w jedną wielką rodziną. Znaczy rodziną, przyjaciółmi, znajomymi. I totalny luz. Totalny luz. Zaraz, Madziu, zobaczę. Zaraz zobaczę. Odświeżę sobie. Dobrze, tu. Tu. Madziu, a masz możliwość wysyłania w RAW-ach zdjęć? Czy tylko twój tam aparat, czy co tam masz, czym robisz, pobiera, no, robi tylko w JPEG-ach? Bo wiesz, w RAW-ie się najlepiej obrabia. W RAW-ie się najlepiej obrabia, a JPEG to taki już jest tak skompresowany, że ciężko coś zrobić ze zdjęciem. No teraz doradzę ci jeszcze, że jeżeli będziesz chciał robić pod szkłem cokolwiek,
czy pod akrylem, czy pod szybą po prostu. Nigdy nie rób na błyszczących papierach, tylko zawsze rób na matowych papierach. I na pewno druk troszkę lepiej się sprawdzi, bo papier do druku jest papierem, który oddycha. Zdjęcie ma tak zwaną emulsję na sobie, prawda? I jeżeli bierzesz jakiekolwiek odbitki z fotochemii czy powiększenia, to zawsze na papierach matowych. One bardziej oddychają. Papiery błyszczące zawsze się przykleją do szyby po pewnym czasie i to paskudnie wygląda. Potem będziesz chciał odkleić, to ta emulsja może zostać na tej szybie. Pod wpływem wilgoci, światła słonecznego, różnych tam rzeczy, nie? No bo ta emulsja jest, że tak powiem, w jakiś sposób wodoszczelna. Więc jak taka ceratka, bardzo, taka folia bardzo cieniutka, nie? Tak można w bardzo dużym skrócie to powiedzieć. Na papierze, nie? To jest właśnie ta, ten element światłoczuły na papierze, który w procesie fotochemicznym, na którym powstaje obraz. Natomiast druku tego nie będziesz miał, bo druk to jest po prostu na papierze fine art o dużej gęstości, jest zadrukowany obraz. I ten papier jest bardziej papierem oddychającym, bo nie ma tej powłoki, tej emulsji. Więc wtedy pod szybą najbezpieczniej jest z druku, a jeżeli fotochemia, to papiery matowe, bo one nie przylegają bezpośrednio do szyby, tylko delikatnie mają taką przez tą chropowatość swoją, mikrochropowatość, delikatnie oddychają od szyby. No to Madzia napisała, że zostaje na dłużej, no, a nie, że kurde, Aguś, nie kracz, no. Grobisz komórką do wyjazdu. No co, niektóre komórki mają możliwość robienia w RAW-ach, nie? No, co się bardzo przydaje. Madziu, no powolutku wszystkiego się nauczysz. Nie ma co się zrażać. Fotografia nie jest taka ciężka, na jaką wygląda, tylko fotografii głównie trzeba patrzeć sercem. I pierwsze co, nie zwracaj tak uwagi na sprzęt. My tutaj czasami mamy na czacie onanistów sprzętowych, ale ogólnie 70% zdjęcia powstaje 30 cm za aparatem. No. Dobra, robaczki, robimy sobie następne zdjątko, a w międzyczasie zobaczymy jeszcze zdjęcie Madzi. Madzia wysłała JPEGa, no ale Madzia się dopiero uczy, a do RAW-ów trzeba dojść, powolutku trzeba dojść. A każdy z nas, gdy zaczyna przygodę z fotografią, zaczyna robić na JPEGach, prawda? Co jest normalne. Okej. Okay. Troszkę malutkie, ale całkiem przyjemne. Ładnie naświetlone, bardzo równiutko. Nie ma smolistych czerni, nie ma przepaleń. Nawet kadr dość fajny. Jedynie co się mogę przyczepić, znaczy przyczepić. Ja tutaj zawsze namawiam, żeby bardziej świadomie kadrować, w sensie używać złotego podziału. I na przykład linię horyzontu, jak jest, to nie umieszczać po środku zdjęcia, tylko bardziej troszeczkę powyżej, tak w 1/3 albo w 1/3 poniżej. Tutaj myślę, że mogłoby to tak zostać, szkoda tylko, że chmurek nie ma, no ale na to już wpływu nie miałaś. Mogłoby tak zostać przez to, że tutaj mamy te, nie wiem, czy to sosenka, czy to zwalone drzewo, czy co to, no, wygląda na, nie sosenka. Nie, młode sosny. Tak, chyba młode sosny. Fajnie tutaj, że umieściła się tutaj w kadrze na dole, no to dobrze wygląda. No i mamy tutaj fajny światłocień. Światełko jest bardzo ładne. No jakby to było w RAW-ie, to można by było tutaj bardzo fajnie to i nawet dość mocno obrobić, tworząc taki bajkowo-cukierkowy klimacik. No, pyk.
A my sobie weźmiemy i... Kurwa, myszka zginęła. Czasami na bridge'u ginie mi myszka. Nie wiem, nie mam pojęcia, co się z nim dzieje. Dobra, ale zamknę bridge'a w razie W, wiecie, pamięć. Dobra, kolejne zdjęcie. Roberta. No i tutaj nie będę dużo dubał. Nie będę dużo dubał, bo jest fajny klimat. Jest fajny klimat, tylko będę chciał go podkreślić. I tak, Robercie. Nie są to ptaki, nie są to ptaki, więc panie, 1,800 sekundy przy 157 mm to jest za dużo. Spokojnie tutaj przy tej ogniskowej tak 1,200 sekundy byś dał, to byś sobie zszedł z czułością tak nawet do ISO 400 i to zdjęcie można by było fajnie wykonać, byłoby na pewno mniej zaszumione, nie? Także tutaj pod tym względem tak. Delikatne nieostrości są, bo mamy tutaj przysłonę 5.0. Jest to, co to mamy? DGOS HSM to jest Sigma. Sigma C150-600. Więc maksymalny otwór przysłony dla tej ogniskowej, co powoduje utratę rozdzielczości troszeczkę obiektywu, ale i tak jest bardzo ładnie. I tak jest bardzo ładnie. Więc dobra. Zejdziemy sobie i właśnie, zobacz sobie, Madziu, teraz na przykład tutaj mamy plik, jest podpisany CR2, to jest RAW z Canona. RAW z Canona. Z Nikona są to pliki NEV, z Sony są to ARW, z Olympusa są to ORW i ich normalnie sobie nie otworzysz tak w Windowsie, żeby popatrzeć. Musisz mieć do tego specjalny program. Ale o to chodzi, że gdy zapisujesz zdjęcie w formacie JPG na aparacie, to zdjęcie jest zapisywane poprzez algorytm aparatu. Czyli algorytm, który ustawia ci swoje kontrasty, swoje barwy, swoje wyostrzenie, wszelakiego rodzaju bajery, które masz włączone na aparacie. I ten obraz jest przetworzony przez procesor tego aparatu i zapisany w mocno skompresowanym pliku JPG. Natomiast gdy zapisuje się w RAW-ie, to wszystkie te rzeczy są pominięte przy zapisie i ten RAW jest takim mega surowym plikiem zapisanym obrazem prosto z matrycy aparatu. I często jest tak, że na przykład będziesz w pięknej przestrzeni, piękne światełko, piękny krajobraz, zrobisz zdjęcie w RAW-ie i to zdjęcie będzie mało kontrastowe, będzie mdłe, będzie wydawało się mało ostre i tego typu rzeczy. Nie ma co się tym przejmować, tak ma być, bo to jest surowy obraz zapisany na matrycy, ale dzięki temu możemy przy obróbce bardzo dużo wyciągnąć z tego zdjęcia. I tu nie chodzi o jakieś tworzenie grafiki komputerowej, bo tym na przykład się brzydzę. Natomiast wykorzystać w pełni możliwości aparatu, jakie nam daje właśnie nasz aparat. Tą rozpiętość tonalną, czyli rozpiętość tonalna to jest możliwość zapisu aparatu informacji od cieni po światła w bardzo dużych kontrastach. Ile tych informacji zapiszę, ile tego będzie widoczne, nie? Czyli na zasadzie takiej, że robisz zdjęcie sobie pod słońce, powiedzmy w południe, z jakimś lasem i to tak, żeby potem ten las nie był czarny, a słońce tylko i niebo widoczne, ale żeby to niebo i to słońce było ładne, kolorowe, ale i też w tym lesie, żeby było widać, na tym lesie, żeby też było widać listki, jakieś barwy, kolory i tego typu. No to im aparat ma lepszą rozpiętość tonalną, tym większy taki zakres barw i świateł potrafi wyłapać. Ale to uzyskujemy tylko i wyłącznie maksymalną rozpiętość tonalną, gdy zapisujemy na RAW-ie. O, tak to powiem. I RAW jest takim cyfrowym odpowiednikiem dawnej kliszy fotograficznej. Przedtem robiliśmy na kliszę 35 mm. Tak, JPEG to jest analogia do odbitki, jaką sobie robimy. Natomiast ta klisza to jest ten RAW. O, tak to powiem. Dobrze, ale tu robimy sobie zdjęcie. Ściągnę na światełkach troszeczkę.
O, bo nam tutaj przez właśnie duży otwór względny przysłony, zobaczcie, takie mocne zamglenie się pojawia, więc troszeczkę tutaj sobie to przyciemnimy, żeby te krawędzie tych drzew były widoczne. Na pewno bym chciał dodać więcej kontrastu. Delikatne wyjście z cienia. No, może byście powiedzieli, ale po co z tego cienia wychodzisz, może lepiej przyciemnić. No, można by było, ale ja lubię sobie wyjść z cienia, po czym potem dopracować. Ale tutaj tylko delikatnie wychodzę. Teraz sobie dodam troszeczkę bieli, a resztę dopracuję sobie troszeczkę czernią. O, i nawet od razu już tak mocniej. Dodam też nieco dehaze'a, bo myślę, że tutaj zamglenie nam jest niepotrzebne. Nie mamy planów. Znaczy, no jest tutaj jeden plan, tu drugi, tu trzeci, ale one się tak mało od siebie różnią. Zdjęcie jest po prostu bardzo płaskie. Natomiast, no mamy tutaj tą ambonę myśliwską. Kiedy żeby to bobry zeżarły. Mamy tą ambonę myśliwską, która bardzo nam ten kadr dopełnia. Bez tej ambony, jak sobie tak zasłonię, to byłaby nuda. A tak to tu już mamy całą opowieść na tym zdjęciu, nie? Więc ja sobie zrezygnuję z tego zamglenia, dodając więcej tego dehaze'a. O, i zrobimy tak. Pyk. Dobrze, i już tutaj jest fajnie. Jeżeli chodzi o światła, ja tutaj nie będę pracował na separacji świateł. Znaczy, będę, ale w inny sposób. Zaraz zobaczycie. Na razie delikatnie sobie to zdjęcie ocieplę. Dam 5750 kelwinów i dodam minimalnie sobie karmazynu. Bardzo delikatnie. Ok, teraz sobie wyseparuję troszeczkę światełek. Wezmę zakres luminacji. 1,5 godziny, a ja dopiero drugie zdjęcie robię. Ja pierniczę. Uroki fotopogaduch. O. Taki zakres luminacji sobie wybiorę, jak tutaj jest. I, no, ale było to, jakby tak troszeczkę ocieplił, jakieś tam słoneczko wpuścił. Nie, ja tutaj delikatnie nawet ochłodzę. Ochłodzę, ale ujmę karmazynów na tym ochłodzeniu i to nawet tak troszkę więcej ujmę. O! W ten sposób podejdę. Tak na odwrót. Z tym światełkiem. I tutaj sobie dorzucę nieco bieli. Delikatnie. I dodam troszkę mocniej przejrzystości. Dobrze, to jest jedna rzecz. Spróbuję sobie teraz wyseparować niebo. Zobaczymy, jak to będzie. Więc zaznaczymy niebo. No nawet. Dam tutaj więcej kontrastu. Zobaczę, czy dodając dehaze'a coś na niebie uzyskam. Wiem, te drzewa, ale to mnie akurat teraz nie interesuje. Nie, nie uzyskam nic. Więc jedynie co, to pozwolę sobie też tu bardzo delikatnie ochłodzić, również ściągając karmazynu. Bardzo delikatnie. Za dużo nawet. O, troszeczkę tu przyciemnie. Nawet nie będę ochładzał, jedynie ujmę karmazynu. O. No dobra. Pyk. Stwórzmy sobie tu jakieś światło. Jakieś delikatne światło. Wezmę gradient. Puszczę ten owalny gradient. Mniej więcej w ten sposób. O tutaj. Niech sobie on tak idzie. Nawet taki dłuższy niech będzie. O. I tutaj. Minimalnie dodaję ocieplenia. Bardzo minimalnie. Troszeczkę podniosę na światełkach. Ściągnę troszkę dehaze'a i ściągnę troszkę kontrastu. O, niech tak sobie będzie. Oczywiście to drzewo teraz muszę tutaj usunąć, więc wezmę substrakt, pędzel. Włączę sobie podgląd maski. I usuniemy to drzewo z działania tego filtra. Bo chcę, żeby to światło za tym drzewem przechodziło tutaj. Rozumiecie, o co chodzi. Dobra. Pyk. Bardzo delikatnie na światełko podchodzi i o to chodzi. Teraz zróbmy drugą winietkę. Znaczy winietkę. Tam to był promyczek. Teraz będzie winietka.
Niech to będzie sobie pod takim kątem. Troszeczkę ją tu obniżę. O tak. Może i tak nawet. Odwrócę sobie działanie tej maski na zewnątrz. Zmniejszę sobie troszeczkę tego wtapiania na 70. I tutaj po zewnątrz teraz więcej kontrastu. I obniżę trochę na ekspozycji. Nawet tak to przeciągnę. O, jeszcze węższe, żeby było. Dobra. Jeszcze dopracuję to troszkę dehaze'em. Dam teraz więcej przejrzystości na całości i trochę więcej ekspozycji, znaczy tekstury. No i fajnie teraz tutaj wszystko jest widoczne. Biel też się troszeczkę skontrastowała przez to, że delikatnie ją na w mocniejszym oświetleniu delikatnie ją ochłodziłem, tak? Troszeczkę się skontrastowała. Dobrze, też mamy tutaj te dosyć fajne światełka tu na dole. Można by było też to dopracować, więc weźmy sobie tutaj pędzelek, wyłączę automaskę i po prostu przejadę, przemaluję sobie tu i przemaluję sobie tu. Wezmę jeszcze tutaj, a może nawet z tą amboną zrobimy. To wezmę sobie jeszcze gumeczkę, włączę i troszeczkę tu gumeczką podjadę, tam gdzie powyjeżdżałem za bardzo. Hopsa, 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 hopsa. Teraz zwiększę i samym tym zewnętrznym okręgiem wtapiającym troszeczkę tu podjadę. Dobrze, i jeszcze do tej maski dodam sobie obiekt. Czyli naszą budę zasraną. No jest obiekt dodany, z tym, że muszę tu jeszcze wziąć substrakt, pędzel i odjąć, o. Pyk, bo zaznaczyło razem z prześwitem. Dobra, i teraz tak, na tej masce ja sobie też wyseparuję światła. Zakres luminacji. O, zobaczcie, takie światełka sobie weźmy. No tu nawet na tej budzie nie załapało, więc ją osobno zrobię. Dodam nieco bieli, nieco światełek, ale tutaj sobie no minimalnie to ocieplę, dam nutkę karmazynu, ale tak bardzo delikatnie. Zmniejszę nieco kontrast. O, żeby to światełko tutaj było. Dobrze, to teraz jeszcze ta buda. Buda, zaznacz obiekty. Pyk, znów weźmiemy z niej, usuniemy pędzelkiem. Włączę sobie automaskę, będzie lepiej. O, tu tą przestrzeń i tu troszkę na górze zaznaczyło nie to, co trzeba. Oj, cofnij, bo sobie przesunąłem niechcący. Dobra. I tutaj tą budę. Troszeczkę wyciągnę z cienia. Zwiększę na niej przejrzystości. Dodam jeszcze na niej troszeczkę tekstury. Nieco zmniejszę kontrastu, ale dodam też na niej bieli i świateł. O! No i zobaczcie, tutaj troszeczkę światełko na niej się pojawiło. No się tutaj nieco maluje, prawda? Dobra. Pyk. Jeżeli chodzi o tą fotografię, to jeszcze tylko ustalenie barw. Troszkę tu na górze mam przyciemnione za bardzo. O, niech będzie tak. Sobie tu delikatnie jeszcze powrócę do tej maski. Tu kontrastem zbyt mocno podjechałem. O, dobrze. Teraz jest lepiej. Może by tu troszeczkę ciepła wprowadził delikatnie. Bardzo subtelnie. O. Dobrze. Teraz tak. Wprowadźmy barwę. Trochę jaskrawości, trochę saturacji. Nie za dużo. No ale ta barwa tutaj jest. Widzę, że troszeczkę karmazynów na zdjęciu można dodać. Bardzo delikatnie. Jestem. Oczywiście już kamerkę poprawiam. No i długo nie wytrzymał, nie? Długo skurczybyk jeden nie wytrzymał. No przecież... Dobra, no taka nasza tradycja kanałowa, ale już jestem.
Robaczki, powiedzcie mi, w którym momencie ucięło? Bo ja już skończyłem robić zdjęcie i wygląda tak. A jest opóźnienie na live, nie? Wygląda w ten sposób. I tak się tutaj to maluje. Tak. Sztab techniczny już nad tym pracuje. To... O. Już tu będziemy naprawiać. Już. Kierwa. No. No nie mam pojęcia, no widzicie. Kurde, no... no... Kiedy to się dzieje, co się dzieje i w ogóle nie mam pojęcia. Pani, dzisiejszego, znaczy temat las dzielimy na dwa live'y. Dzisiaj nie zdążę zrobić tych wszystkich zdjęć. Jeszcze jest 9 zdjęć. Na pewno ze dwa zrobimy. 2-3. Reszta na następnym. Jeszcze teraz, jak zaczęło to wydupcać... No co ja chcę robię? Jak zaczęło wydupcać tego live'a, to już... No już całkiem. Brrr. Słuchajcie, już patrzę na czacik. Co żeście pisali na czaciku? Mandziu, pamiętaj, że kto pyta, nie błądzi. Kto pyta, nie błądzi. No, ambony jak dla mnie to jak najbardziej do wycięcia. Ale u mnie tu niedawno nawet do mnie znajomi dzwonili, bo wiedzą, jaki mam stosunek do ambon. Znaczy, nie jestem jakimś przeciwnym myśliwstwu. Takim, jak to było dawniej. Ale jestem przeciwny takiemu polowaniu, że se siedzi jeden z drugim, kurde, w ambonie, pije wódeczkę i 100 metrów czy 50 metrów od ambony wysypane ziemniaki, owoce i inne rzeczy i czeka, kurczę, aż zwierzyna podejdzie, bo będzie głodna, będzie chciała zjeść i wtedy ją odstrzeli, nie? No to coś takiego to jest, kurna, za przeproszeniem, chuja warte. Jeżeli to jest myśliwstwo, łowiectwo, polegające na tropieniu, podchodzeniu zwierzyny i o tego typu, no to jeszcze w jakiś sposób jestem w stanie to zrozumieć. Ale kurde, siedzieć na dupie i czekać, żeby zabić biedne zwierzę, no to dla mnie to już jest, no nieważne. To je Pepsi, Witek, to je Pepsi. Coli nie lubię. I Mandziu, jak czegoś nie rozumiesz, to tu nie ma czegoś takiego, że... Nie rozumiem, to nie pytam. Pytaj, jak nie rozumiesz czegoś, to mów. Ja też wielu rzeczy nie rozumiem, a robię zdjęcia od... Łoho, ho, 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 i zawodowo się tym zajmuję. Kuźwa, i też wielu rzeczy sam nie rozumiem. No, także pytaj się. Nie ma czego się wstydzić. Tu na kanale nie dzielimy ludzi, na fotografów, na lepszych i gorszych. A jak są tacy, którzy się uważają za nie wiadomo co, to wypierdzielać, tam są drzwi. Tak najczęściej jest. Nieraz bany lecą. To tylko ja się mogę wymądrzać. No na kanale jest już trochę tych filmów, jest. Powoli sobie oglądniesz.
Madziu, nie pytaj, bo w internecie to każdy jest specjalistą, wiesz. Nie no, są specjaliści, są zawodowcy, są totalni amatorzy. Tu mamy taką totalną mieszankę. Po prostu skupiamy się na robieniu zdjęć, a najbardziej na tym, jak od siebie samego te zdjęcia robić. Jak tutaj za dużo jest jakichś sprzętowych spraw, to też jest, nie podejmuję tematów, bo nie lubię gadać o sprzęcie. Co mam na myśli? Jak to fajnie, ładnie powiedzieć, żeby to było zrozumiałe, nie borowym językiem. Bo to też jest borowy język na kanale. Chodzi o to, że rozmawiamy o tym i cieszymy się z naszej pasji. Z naszej pasji, z naszej pracy. Cieszymy się tym, rozwijamy to i jedziemy dalej. O tak to powiem. O. No, Witus się ściny nie mógł doczekać, no. I słuchajcie, i to tylko ten OBS, bo nawet wczoraj, czy przedwczoraj, siedziałem, miałem taką większą porcję zdjęć do zrobienia, koło setki, do obróbki i siedziałem, poobrabiałem to wszystko tu. Oprogramowanie, komputer zajebiście, cacy, kurde, poszło mi jak z płatka, bo to wiecie, teraz na tej karcie mi się rewelacyjnie obrabia. Tylko ten OBS, ja nie mam pojęcia co z nim. Wiecie co, ja przez weekend zrobię tak, że sobie skopiuję wszystkie ustawienia, jakie mam na OBS-ie. Wszystkie te ustawienia sobie skopiuję, znaczy pozapisuję, bo tu mam różne wtyczki, strony i tego typu rzeczy pododawane. I całkowicie go wydupcę z komputera i postaram się znaleźć starszą wersję i starszą wersję zainstalować. Taka nasza świecka tradycja, tak, borowa tradycja. Borowy kocha karmazyn. No nie do końca, nie lubię, jak jest dużo karmazynu. W zależności od klimatu. Może u was po prostu bardziej... A, słuchajcie, dobra. Jedna ważna rzecz. Oglądacie live'a często na telefonach. Na telewizorach, a no i głównie na laptopach. Szczególnie laptopy uwielbiają przekonywać karmazyn. Laptopy same w sobie dużo karmazynu dają. Telefony też, telewizory też. Ja na przykład u siebie na telewizorze znalazłem taką opcję do ściągnięcia karmazynu, więc sobie go ściągnąłem. Ja mam monitor podkalibrowany pod papiery, które używam u nas w wyborowe foto, nie? Także u mnie tego karmazynu dużo nie widać. Ja nie lubię, jak jest za dużo karmazynu. Ja nie lubię fioletowych zdjęć. Nie lubię fioletowej bieli i tego typu. Więc jeżeli u was jest zbyt dużo tego karmazynu, to prawdopodobnie przez to, że oglądacie na laptopie czy na czymś tam. Jak ja sobie... Dlaczego też nie obrabiam zdjęć na swoim Lenovo, nie? Mógłbym tam obrabiać. No wydoli, nawet wydoli. Nawet wydoli. Teraz jeszcze go ramem troszkę dokarmię. Ja mówię, może w przyszłym tygodniu będzie RAM do Lenovo i do tutaj do kompa jeszcze, bo chcę 64 giga, żeby było. To mój Lenovo, jakkolwiek bym go kuźwa nie kalibrował, to zawsze mi tym karmazynem wywala dużo mocniej. A to on ma bardzo dobrą, fajną IPS-owską matrycę. Full HD. Pięknie świeci. No. Także jedyny laptop, jaki miałem, który mi nie walił karmazynem, a przerobiłem laptopu w życiu z 7, który by mnie nie przesadzał z karmazynem i z niebieskościami, że tak powiem. Jedyny, jaki miałem, to był stary HP, ja na niego kuchenka mówiłem, to HP Pavilion. Kurde. Divi 6000, coś tam. Czy jakoś tak, spróbuję go znaleźć. Chyba Divi 6700, tak. O, taki dziadek stary. Nie kupujcie go, bo to...
Na nim Vista Windows ledwo chodził, działał. Ale w każdym razie ten laptop, jeden jedyny ze wszystkich, jaki miałem, jeżeli chodzi o matrycę, miał bardzo ładne, ciepłą biel, a nie zimną biel. Dzisiaj laptopy i tego typu rzeczy, no to wszystko jest zrobione bardziej pod gaming, pod gry. Więc no te kolory są powysycane, jest dużo chłodniejszy obraz, więc no też bierzcie to pod uwagę, po prostu. No, dlatego tych karmazynów może u was być bardziej mocniej widoczne jak u mnie. To samo mogą być u was dużo bardziej zdjęcia kolorowe niż u mnie. Ja tu trochę tej barwy mam ściągnięte na monitorze. Jednym i drugim. Powróciłeś do maski, zacząłeś wprowadzać ciepło i barwę i ucięło. A, no to tyle. No to wprowadziłem troszeczkę ciepła i barwy i przeszedłem na dół. Przeszedłem na dół. Ustawiłem w kolorze selektywnym tylko troszeczkę żółcie na pomarańcz w kierunku pomarańczu i zielenie w kierunku seledynu. Hopsa, tu nic nie robiłem i na końcu samym tylko tak na minus 5 dałem kalibrację błękitu. O, i tyle. Ja bym powiedział, że na przykład, że u mnie to jest dalej tak zielonkawo plus dosyć ciepła ta biel. Tu na monitorze jak patrzę. Karmazynów jest malutko. No. Zaznaczymy, że obrobione. Cóż, najwyżej będą 2-3 live'y z tego i tyle, no kurde. Dziś jeszcze na pewno nie kończymy. Jedz i Kacperek, cześć Kacperku. Następny pieron jeden. Kurde. To jest atak pieroniarzy na borowy kanał. Kacperku, dzisiaj las jest obrabiany i nawet to jedno twoje mam tutaj. Ale ono jest przy końcu, więc nie dzisiaj. Więc dzisiaj go nie będę robił, bo za dużo tych zdjęć wybrałem. Dzielimy tego live'a o temacie las na dwa live'y. Także dzisiaj tu jeszcze coś obrobię ze 2-3 zdjęcia, a reszta pójdzie na następnym live'ie. Kurde, ciągle mylę sceny. Na drzwi tego kota wywalam. Panie, wy to nie widzicie, ile ja razy tutaj ban robię. Chociaż w tym tygodniu jeszcze ani jednego nie było, ale w tamtym tygodniu 3 bany poszły. Czasami możecie nie widzieć delikwentów, bo jak od razu zaczną z grubej stopy i coś tam jakieś, kurde, linki zaczynają wysyłać, spamować albo jakimiś chujami, kurwami lecieć, no to ja mam tutaj moderację taką włączoną automatyczną z YouTube'a też. Oprócz moich moderatorów, bo są jeszcze moderatorzy na kanale. I YouTube wyłapuje to i od razu blokuje taki komentarz, zanim on się wam wyświetli. On się wyświetla tylko u mnie. I ja muszę wyrazić zgodę, czy ja ten komentarz puszczę, czy nie. No i widzę takiego, że aha, troll się pojawił. To od razu, bez gadania, bez niczego, usuń użytkownika na kanale i tyle. A potem płaczę, że subskrypcji mi ubywa, nie? Las od Baśki jeszcze dzisiaj skoczy, Robercik. Dzień dobry, panie Kropacz, dzień dobry. Krezus, no, będzie, kurde, 64 giga RAM-u, a? Na razie jest 32. Ale to nie przez live'y, to głównie przez to, że na przykład właśnie mam do zrobienia... przygotować, powiedzmy, fotoobraz, który ma mieć rozmiar 1,5 metra na 3 metry, a już taki nawet robiłem. Kuźwa, wysyłka tego jest droższa do klienta, aniżeli sama produkcja tego fotoobrazu, no ale... bo to ponad gabaryt. I to jeszcze z opcją uwaga szkło, nie? W sensie, że delikatne. To jak robię takie zdjęcie i
muszę w 300 dpi przygotować taki obraz i jeszcze popracować nad nim, porobić parę rzeczy, no to mi czasami tego RAMu brakuje. Panie, wywrotkę to ja kupiłem, żeby hajs z YouTube'a wozić z banku, żeby nie latać po 20 razy do auta. No. Kasper Tal, a kto bogatemu zabroni? Oczywiście dalej na debet. Właśnie, sprawdzę, czy te wpłaty nie przyszły. Chyba kod mi się dobija. Nie. Dalej wasze wpłaty nie przyszły. No to widocznie bramka hotpay się zwiesiła. Jeszcze zobaczę, czy ja ją mam włączoną. Wypłaty z hotpay. Jezu, gdzie to było? Kanały płatności, o właśnie. Nie, tylko kryptowaluty mam wyłączone. Także no nic, na to nie poradzę. No po co ja to przełączam? O. O, to dobrze, że kupiłeś wiatromierz, to może przestanie wiać. Ale wiatromierz czy anemometr? Bo anemometr, nie wiem, zawsze nie pamiętam, czy tam jest N czy M. To posiadam, czasami sobie mierzę ten wiaterek. Borowy karmazyn? I powinienem w takim karmazynowym kapeluszu chodzić. Albo nie, muszę sobie jakiegoś tego brzuchacza, no. Nawet by mi pasował. No, jakiego biskupa pożyczyć, nie? Tą kieckę. No. Madziu. Taka nazwa drugiego kanału, nie no. I wiesz co, śmieję, bo ta nazwa się ciągle zmienia. Do wczoraj rana był to kanał Wokół Skrawków. Od wczoraj rana do dzisiejszego południa był to kanał Gry Maziarski. A dzisiaj od południa nazywa się to Borowy Kanał. Więc na chwilę obecną jest to Borowy Kanał, Madziu. Na głównym kanale, jak sobie wejdziesz tutaj na Skrawki Puszczy, to jest tam ikonka do tego kanału. No to dobrze, że kupiłeś, bo mam nadzieję, że przestanie przez to, że kupiłeś wiatromierz. No, słuchajcie, ta pogoda to też nie jest byle co. Ktoś, kuźwa, z was coś kupił. He? Kupiliście pewnie jakieś prowadzenie do astrofotografii albo coś. Dlatego tak się, kuźwa, dzieje. No, taki syf. No to zawsze tak jest, że jak coś człowiek kupi obiektyw, aparat albo coś tam, to kurde, się pogoda automatycznie pierdoli na 3 miesiące. Kurna. Dlatego pamiętajcie, że jak cokolwiek kupicie, to mówcie wszystkim, że to jest pożyczone. Wtedy chmury może nie załapią, że to wasze. A gdzie afera na grupie Borowej? Coś beze mnie się porobiło? Jak gówno burza beze mnie jest, no to jak to tak nie może być? Czekaj, zaraz zobaczę.
A nie, to na Patronite'ową grupę wszedłem. Komentowali mi. Kurwa, nie no, to jest the best. Czekajcie. Kopiuj grę. Nie no, to jest Kamil. Maciek, to jest kurwa the best. Mega. Powinni teraz zapłacić za to. Czekajcie, to musi na Discorda iść, bo na Discordzie zbieramy te skrawko memy. O tym mówicie? A już robiłem ankietę co do nazwy drugiego kanału, to była na tym, do patroni, u patronów była. Na grupie patronowej. Wasze profile i strony to jedno. Czekajcie, to jest... Gdzie są? Tu są skrawko memy. O! Pyk. XDDDDDDD. Żeby nie było. O! Nie no, to jest the best. Tu Karol też fajnie zrobił. Same pato streamy, nie? Tak, godne życie. Borowy system podatkowy. No, patroni oczywiście się bawili. No, Alfred Kirwa, no, od mojego Kierwa. Tutaj, na Discordzie, bawcie się, kurczę, wrzucajcie te. Wrzucajcie skrawko memy. Nie no, to jest, kurwa, rozpierdoliło system. Gdyby nie to, że to jest reklama Pepsi i inne, to bym sobie, uwieźcie, wziął na miniaturkę kanału, no. Nie mam nic przeciwko, bawcie się, róbcie takie rzeczy. To jest zajebiste. Znaczy, no zależy, Kasper, z tym nagrywaniem aparatem. Jeżeli masz aparat do nagrywania, w sensie kupiłeś sobie z myślą o nagrywaniu, no to nim nagrywaj. Ale jeżeli skupiłeś z myślą o robieniu zdjęć, a szczególnie nocnych zdjęć, no to już nie polecam jakoś dużo nagrywać aparatem. Wiadomo, no jakieś krótkie filmiki ze czasu do czasu zrobić, spoko, się mu nic nie stanie. Ale no nie tak jak ja, kiedy vloguję i tą matrycę wygrzewam mocno czasem. No i tak już na przykład mój Lumix do zdjęć nocnych się totalnie nie nadaje, bo już. Ale stwierdziłem, że muszę w tym roku więcej timelapsów nocnego nieba porobić z D600. Bo leży mi ta 600, rzadko jej używam obecnie. Fajna, pełna klatka. Mam też obiektywów. Można porobić coś fajnego. Cześć Marcinie, witaj. Z Lublina do kiedy się przemieścił? A czemuż to tak? Jeszcze dzisiaj mnie zaskoczysz? A widzisz. A to ty jesteś? Kurde, fotoemek, bo ja nigdy nie mogę zapamiętać, kto ty jesteś. Cieszę się, że zapamiętałem, że jesteś fotoemek. A nie foto MK ona. Bo się cieszyłem kiedyś, że mam nową kobitkę na live'ach. No. Jeżeli chodzi o Nikona, to Nikony są mało zajechane nagrywaniem, bo mało osób nagrywa na Nikonach. Chyba że bezlusterkowce serii Z, no to tutaj już nagrywają. Ale raczej jeżeli chodzi o lustrzanki, to
Ten wideo Janusze ślubni, bo to oni najbardziej zażynają. Wideo Janusze ślubni preferują Canony i Sony. Więc tutaj bym na te modele uważał, jeżeli chodzi o używki z małym przebiegiem. Znaczy, zawsze można poprosić o zrobienie nocnego zdjęcia w RAW-ie, niedoświetlonego albo bardzo długo naświetlanego, jak najdłużej. Nocnego zdjęcia, ale ciemnego w RAW-ie i zobaczyć ilość, jak się szumy układają i ile jest hot pikseli, ile jest martwych pikseli, bo to najczęściej piksele po prostu morduje filmowanie. A, to ty, no to dobrze, to już teraz będę pamiętał, no. Super, baw się tak, mi to nie przeszkadza. O, Wataszka, nie ma problemu. Możemy sobie zrobić live'a jakiegoś takiego krosika, czy coś pod tym względem. Przez Skype'a czy jakoś tak zrobić pogadankę o filmowaniu i co wspólnego ma filmowanie z fotografią, a ma bardzo dużo wspólnego. Marcin, ja wiem, że wszystkie bezlusterkowce nagrywają. W Nikonach od serii D90 już było HD. W ogóle D90 to był pierwszy, który miał HD. I lustrzanki też nagrywają. Wszystkie praktycznie. Tylko tu jest inny problem. Znaczy nie problem. Po prostu przy filmowaniu zawsze lepiej sprawdzał się Sony i Canon. Pod względem barw. Bo Nikon ma troszeczkę inne barwy. Canon ma troszeczkę i Sony ma troszeczkę inne barwy. I przy filmie zawsze wybierali bardziej Canony i Sony. Przez to też, że też mniej szumiały. Znaczy, mniej szumiały. Mocniejsze odszumianie mają włączone w algorytmie. Bo przy zdjęciach to nie ma żadnej różnicy praktycznie. Natomiast przy zapisie filmu mają inaczej algorytm napisany, inny procesor obrazu do usuwania szumu. O, tak, to, tak się wyrażę. Do filmu. Dlatego bardziej to było, jakby to powiedzieć, dlatego te aparaty są bardziej zajechane z filmowaniem. O. Marcin, to moje kondolencje, przyjmij. No, u mnie już jest. Tak, Jaruś niedawno stracił tatę, a ja, kurde, będzie już z 10 lat, no, może 8, nie wiem, nie mam pamięci do dat, ale też to przechodziłem i też nagle mi odszedł. No i Panasoniki, no to Lumixy to tak, no ale Lumixy to znowu są ulubione dla vlogerów. Chociaż Janusze Ślubne też uwielbiają Lumixy. Mówię Janusze, bo znam kilku świetnych filmowców ślubnych, współpracowałem z nimi naprawdę, pełen profesjonalizm, ale w większości przypadków, jakie śluby robiłem, to miałem do czynienia z wideo Januszami, dlatego mam po prostu alergię na to. No, na nich. Teraz kuźwa myślałem, Boże, ja pierdolę. Ja przy nagrywaniu swojego dupnego vloga bardziej zwracam uwagę na parametry, na światło, na ekspozycję. Przy tym nagrywaniu, kurczę, nawet moją kobietę, jak mnie nagrywa, proszę, Paulę, żeby bardziej na to zwracała uwagę, niż na Janusze Ślubne, co to robiły. Przez wsią auto i latać z tym patykiem, nie? I pod kieckę, i od góry, i wszystko, kuźwa, na 180 stopniach. A potem, jak jest krojenie tortu, czy wkładanie obrączek, to mi
ja sobie powiedzmy z 85 mm robię z większej odległości, tak żeby tam nie włazić, jak ksiądz te czary mary swoje robi, nie? A dymy się przyjdzie, kurwa, i na 5 cm od tych obrączek, kurwa, i mam wszystko zasłonięte w kadrze. Normalnie tylko podejść takim, kurwa, kopa sprzedać, no. Kurwa, ja pod tym... A potem, dlaczego tu nie ma takich zdjęć? No mogę wam wysłać, no to macie dupę własnego tego, wideo Janusza, kurwa, na zdjęciu. Zajmującą 3/4 kadru. No. Madziu, tytoń. Zwykły tytoń. Znaczy nie taki zwykły, bo w Virginie taką odmianę. Ale tytoń. Ale ja ogólnie jestem taki pierdolnięty człowiek, więc. Jakie dwie żaróweczki? 24/7. Nie czaję. O czym pieronie piszesz? No to już jak oboje rodziców, to bardzo współczuję, Marcin. Wielkie moje kondolencje. U mnie mama też już ma swoje lata i też tak, kurde, też jest schorowana i też tak, kuźwa, jakoś psychicznie powoli się próbuje przygotowywać, ale kurwa, ciężko, ciężko. Trzymaj się, Kacperku. Dobranoc. Cześć, Robson, witaj. Także no, ciężki temat. Ciężki temat, Marcin, no. No, przypominało mi się parę rzeczy i tam mnie przytkało. Wataszka. Panie, bo to jest najlepiej. Czekaj. Lumix taki jak mój G7-ka. Na to założyć tą Iowę 6 czy 8 mm. Kurde, i wszystko z 5 cm robić. Marcin, przyjdzie czas na focenie. Przyjdzie czas. Musisz dać sobie czas po prostu i tyle. No. Wiesz, co ja ci będę mówił? Sam dobrze o tym wiesz. A te dwie żarówy za mną? Nie, nie, one tak się do live'a świecą. One tak do live'a. Gdzie kwiatek? Jaki kwiatek? Panie, tu jest dużo kwiatków. Ja lubię kwiaty. Tu jest z nami okulkas. Który tam mi o presetach? Tam są drzwi. Tam są drzwi z tymi swoimi presetami. No. To za mną kulka jest. To jest tu na biurku następnie. A ty to nie wiem, jak się nazywają, a tam jest ten. Beniaminek. A kukurydzy w domu jeszcze nie hodowałem. Dżabłonka. No dobra, to lecimy dalej, bo północ. Futsktycznie powoli dochodzi. No Titanika będziemy mieli dzisiaj, no co tam. Ale wiecie, czwartki to fotopogaduchy. No, nie marudzić. Dobra, następne mamy Zbyszka. Zmieśka. No temperatura barwowa fajna. Na światłach bym tylko ciepła wprowadził, bo mamy tutaj ładne światełko, słoneczko świecące, więc zróbmy sobie światełka. To jak nie wydupcy live'a, to teraz ten. Dwa zdjęcia z rzędu. Robimy może tak i tutaj zrobimy tak.
Nieco zmiękczymy. O, tak będzie fajnie. Oczywiście z tego muszę usunąć sobie niebo, więc biorę substrat niebo. Bo niebo chcę mieć niebieskie. No dobra, jeszcze muszę wziąć pędzlem, poprawić troszeczkę. Więc wezmę substrat i tutaj sobie pędzelkiem jeszcze przejadę. O. Tu, bo mi tu jeszcze taką poświatkę robi niepotrzebną. I tu. Dobra. No, mamy troszeczkę tutaj oświetlenia wyłapane. To sobie ocieplę i dodam karmazynku. Nawet tak mocniej sobie to... Mocniej ocieplę, mocniej. O! Git. Dobrze, teraz na całości zdjęcia od razu. Kontrastu dodajmy. Ściągnę na światełkach sobie teraz. Wyjdę jeszcze z cienia troszeczkę. Dodam bieli. Aha, włączę sobie podgląd przepaleń i smolistych czerni. Dobrze, dodamy bieli. O tak. I teraz troszeczkę czerni. W ten deseń. Dodajmy trochę tekstury, przejrzystości, ale nie za dużo, bo tutaj się dużo dzieje, więc dam troszkę więcej tekstury, przejrzystości niewiele. Troszkę dehaze'em. Ok, i teraz barwy. Dobra, i teraz widzę, że na całości troszeczkę karmazynku mogę delikatnie dodać. Z 9 tak na 10. Albo nie, nie będę się tym bawił. Utrzymam sobie ten śnieg w cieniach chłodniejszy, a w światłach cieplejszy. Tylko troszeczkę za mocno go ociepliłem, więc powrócę tu sobie i troszkę go ujmę. O tak niech będzie. Natomiast na całości sobie jednak troszeczkę ocieplę, dam 6100 kelwinów. O, zdjęcie jest robione o godzinie 15:04, więc jest zbliżone do zachodu słońca. Tutaj, dobrze, to może tak troszeczkę jeszcze dehaze'a. Dobra, teraz wyłapmy sobie niebo. Select Sky, zaznaczymy sobie niebo i na niebie dodajmy kontrastu, dodajmy dehaze'a troszeczkę, o, myślę, że tak. I troszeczkę można by było to delikatnie ochłodzić i tutaj troszeczkę karmazynku dodać. Może jeszcze bym troszkę ochłodził. Tak, o, może jeszcze troszeczkę, może tak cień ściągnę troszkę na niebie. I minimalnie światełek, bo tak chcę, żeby to niebo było spolaryzowane. I tam troszkę czerni dodam. O. I tu mi coś wylazło. Chyba księżyc widać. Księżyc chyba jest. Fajnie, dobrze. No to teraz to przyjemnie sobie wygląda. Teraz sobie zrobimy winietkę. O, z tamtej strony idzie światełko, więc winietkę sobie tak puścimy. Odwrócimy ją oczywiście i tu też kontrastu i ściągniemy na ekspozycji. O, tworząc taki fajny klimacik delikatny. No dobrze. To tak, oczywiście Zbyszek, jak to Zbyszek ma jakiegoś pierdolca na punkcie 16.9. Ciągle wysyła w 16.9, a ja bym to zdjęcie jednak nie widział w 16.9, tylko... Jest całkowicie, całkiem przyjemny ten kadr. Może minimalnie z tej strony tylko zetnę. O, w ten sposób. I niech sobie on idzie, tu się fajnie maluje to. Okej, okay, o. Dobrze. Tu na dole troszeczkę za bardzo mam przygaszone te światełka przez winietkę, więc puszczę sobie w ten sposób filterek liniowy, gdzie wybiję sobie z bielą, powrócę sobie ze światłami, natomiast dodam kontrastu i ściągnę na ekspozycji troszkę. O, ale z tymi powracam. No i fajnie. Dobra. Delikatna obróbka. Zobaczcie, jaka różnica, nie? Ale to jeszcze nie koniec. Jeszcze nie koniec. Ja nawet może by to jeszcze bardziej ociepił. 6350 kelwinów. O, żeby taki troszeczkę ten nuta tego zachodu słońca tutaj na tym zdjęciu występowała. No i teraz 11
karmazynku. O! Nie wydupcyło live'a? Nie wydupcyło. Dobra, no i standardowo. Aqua. Zobaczcie, Aqua na niebie nam występuje. I to niebo sobie takie troszeczkę turkusikowe delikatnie zrobię. No oczywiście niebieski nam występuje też tu wszędzie, ale niebieskiego ruszać nie będę. On i tak jest delikatnie turkusowy taki, bardzo subtelny, można powiedzieć seledynowy, więc nie będę ruszał, bo w tą stronę już zbyt granatowo by mi szło. Podoba mi się w tym klimacie. Kolor żółty, ten troszeczkę sobie ocieplę. Pomarańczu nie ruszam. Zieleń praktycznie nie występuje. Dobra, sam kolor niebieski troszeczkę przyciemniam i przyciemnię też akwę. O, pyk. Teraz sobie zróbmy podział odcieni borowy. Bardzo delikatnie. O. I tutaj bardzo drobną na niebieskim jeszcze troszeczkę, tylko tak delikatnie na minusik podchodzę, bo mi się strasznie te barwy tutaj przy tym zdjęciu fajnie podobają. Dobra, ale chcę wykończyć w Photoshopce, więc odpalę Photoshopa. Użyj osadzonego profilu. Oczywiście zduplikuję to zdjęcie. Nieco je oddalę. O, pyk, może nawet tak. Robię powoli, żeby nie przytłamsić tego Lightrooma. Oczywiście biorę gradient z czarnego do białego. Dwie puste warstwy, na górze będę miał taką. O. W ten sposób winietkę robię. I na dole troszeczkę tu. I podjadę sobie o tak. Dobrze, mogę sobie teraz troszeczkę nieznacznie przybliżyć to zdjęcie. Hopsa. Włączymy sobie łagodne światło na jednej i drugiej warstwie. Najpierw niebo ustalmy. Chcę mieć tu tak troszkę spolaryzowane, więc dam na 50%. Dół troszkę słabiej. 30 niech będzie. Przejdę do tej warstwy ze zdjęciem i tutaj sobie jeszcze troszeczkę delikatnie rozjaśnię na półcieniach. Troszeczkę dodając czerni, tak, tylko za mocno, troszeczkę tylko, ok. I tu jeszcze balans kolorów sobie zrobię, na podświetleniach dodając jeszcze troszeczkę żółci, z nutą czerwieni, tak minimalnie, a w cieniach lekko granatu. W półcieniach troszeczkę niebiesko-zielonego. Z nutą karmazynu. Ale taką nutą. Minus jeden. Ok. Złączę te warstwy. Takie wypuszczałem z Lightrooma, takie kończę w Photoshopie. Złączę, zapiszę. Zamknę Photoshopkę i zobaczymy sobie różnicę. Wrócę sobie tu do tego zdjęcia, zresetuję je i na pełnym ekraniku tak. Takie zdjęcie przesłał Zbyszek, takie wypuszczam po obróbce. O, tak przybliżam, żebyście zobaczyli sobie jeszcze różnicę w płcieniach i w barwach. OK, mamy obrobione. Pyk. No to tak jak mówiłem, jedziemy z następnym. Teraz będzie Basia. Zdjęcie Basi.
No i tutaj będę chciał pewnie sobie jakąś bajeczkę stworzyć z tego, bo czemu nie? Bo czemu nie? Oczywiście. Więcej temperaturki. Troszeczkę karmazynku tu potrzeba więcej. Mamy jesień. Troszkę kontrastu. Ściągnę teraz mocniej na światłach, żeby sobie wyjść troszeczkę na ekspozycji. O! Teraz wyjdę jeszcze z cieni. Światła mocniej ściągnę teraz. Troszeczkę bieli. Delikatnie. I czernie, gdzie się wymalują. O, jest duże pole do popisu. Dobra. Okej. Okay. Dam więcej tekstury. Troszeczkę przejrzystości. I troszkę mocniej dehaze'em podjadę sobie tutaj. Jeżeli chodzi o kadr, delikatnie sobie to przytnę. W ten deseń. O, skoro to drzewo mam tu ucięte, to pojadę też po tym drzewie tutaj. Dla takiej równowagi. Minimalnie w tą stronę jeszcze przekręcę. Może troszeczkę jeszcze tu. O! Dobrze. Trzeba teraz coś tu nawymyślać. Weźmiemy sobie zakres luminacji i tamte promienie. Spróbuję wydobyć. Wydobyciny promieni trzeba zrobić. O, całkiem tu jest spoko. Fajnie. Kierwa. Ala Boga. No przecież to szlak jasny człowieka trafi. Żebym to wiedział jeszcze, czemu to tak mu się dzieje, no. Wiecie co, zamknąłem Lightrooma i wszystko inne i kurde... Dajmy chwilę. Nie. Ja już tutaj... Żyłka zaczyna mi chodzić. O Boga, powypieprzam tu jeszcze pewne sceny. Także sorka, jak coś będzie się pokazywać. Ekran końcowy, to też wydupcymy. To niech zostanie, to niech zostanie. Zajrzyj na grupę, rozluźnij się troszkę. No dobrze, coś tam jeszcze napierdzieliu. Coś tam jeszcze napierdzieliu. Skurwa. ISO 100, ISO 100, dokładnie. Panie, to jeszcze powinno być... To nie jest Cyrus, kierwa! Nie, no kurwa, chłopie, przechodzisz sam siebie. I skwarki z piczy. Skwarki z piczy. Zajebiste. Przepraszam. Kota się zluzuje przynieść. Wiecie co? Mogę przynieść. Przy okazji, z przyjemnością, jak będzie piesek tutaj pod drzwiami, to ją wpuszczę. Przy okazji, z przyjemnością skorzystam z kibelka, także sekunda przerwy, kochani. Sekunda przerwy.
Jezi sierściuch. Skąd wiedziałeś, Marcin? Widać. No co? Co to taka tragedia się dzieje, bo pan się na rączki wziął, tak? Kot szaleje. Kot się uruchomił i szaleje. Oj, kujojku. No ej. Bo nie możesz chwilę na rękach posiedzieć, będziesz mi w nos gryzła. To jest nastolatka. Niecałe 10 miesięcy ma. W marcu skończy roczek. No. Rozbrykany łobuz. No. Miau. Bo cię zjem. O, moje dziecko to jest. No dobrze, masz, brykaj. Brykaj. Piesek jest w tej chwili, ale nie chciałem jej brać do góry Rytusi. Wąbel już śpi z mamusią swoją, czyli z teściową. On śpi pod łóżkiem, jak ona śpi. Nie wyjdzie. Jak mamusia jest w spokoju, to on nie wyjdzie. Natomiast Rity nie chciałem po schodach też targać do góry. No dzisiaj w nocy mi się wywróciła na schodach. Tu już jest babunia, no już ledwo chodzi. Także o. A nie było jej tutaj u góry, to nie brałem jej. A kot już czai, żeby ona klamkę skoczyć i wyjść. Może tam siedzi, o. Zresztą widzicie. Bunia! No co? Już kombinujesz po drzwiach łazić, tak? No co? Bunia! Chodź! No chodź! Nie. Ona będzie szaleć i tyle. Ja mam tu bałagan, muszę posprzątać w tej pracowni. No, Buniek jest kochany. Mega kochany. Dziecinka. Jeszcze nie sterylizowana. Znów kierwy lecą. No tak, tak. A ty byś nie wkurzał? Kurde, przecież za każdym razem i widzowie uciekają. To tamto. Kurczę, ja się stresuję, no nie potrafię, wiesz, wyluzować, fajnie sobie obrabiać, tylko cały czas się, kurde, OBS-a nie wywaliło, no. Jest tak kurwiające, że szkoda gadać. I jeszcze, żebym jakiekolwiek miał podejrzenia, co to powoduje, nie? A tu nie mam kompletnie. Może zmienię tryb przepustowości. Tak to dłubię jeszcze w ustawieniach i patrzę. Zobaczymy teraz, co się będzie działo. Zmieniłem troszeczkę ustawienia. Zmieniłem jeszcze kodek. Jestem. Zmieniłem jeszcze kodek. Jeszcze tu patrzę, bawię się w tych ustawieniach. O, no Boga. Zmieniłem na X264, przedtem korzystałem z NVIDII. Nie no, przepustowość CBR była lepsza, tylko tu powinno być 9500 kilobitów na sekundę.
Tu very slow, profil wysoki, dostrajanie brak. Odstęp między klatkami kluczowymi chyba tam powinno być 2 sekundy. Jak dobrze pamiętam o YouTube'a, zastosuj. Więc znów sobie zrobię, odpaliłem, że tak powiem, poza kodekiem z karty graficznej. Powinno przez DirectX-a teraz iść. No i zobaczymy. Wiecie, co jest najlepsze? Ja wam tutaj pokażę. Chwileczkę. Było Kina H264? Nie, też wywalało potem. Ja wam tutaj pokażę, co jest najlepsze. Włączam test. Tu są wskaźniki całego systemu, nie? Klatkuje? A, bo to na tym kodeku będzie klatkować. Olo Boga, faktycznie. Olo Boga, to już. Dobra, zmieniłem na kodek NVIDIA po prostu. Musi iść przez kartę. No, a o co mi chodzi? Zobaczcie sobie tutaj. Tu mamy wykresiki całe z mojego komputera, że tak powiem. Zegar karty graficznej. Bo są dwa. Wentylatory karty graficznej. Wentylatory od procesora i od systemu. Chipsety, zasilanie, moc procesora, moc pakietu, zasilanie, ten woltaż procesora plus temperatura procesora i temperatura chipsetów. Włączam stres. Tylko poczekam, bo tu mam program taki darmowy. I zobaczcie sobie. Teraz komputer pracuje na full obrotach i live raczej działa bez problemu. Nie widzę, żeby go wywalało i tego typu rzeczy. Jak będziecie widzieć, to teraz na wykresach wszystko idzie do góry, łącznie z temperaturami i innymi rzeczami. Live jeszcze działa. Poczekajmy, zobaczymy. Ale teraz tak, obciążenie karty graficznej i procesora. Tutaj macie procesor karty graficznej, 99%. To zużycie jest pamięci grafiki, no to tutaj to musiałbym obciążyć innymi programami. Wszystkie wykresy na full. Live działa. Także nie jest to wina komputera. Zasilacza, spadku zasilania, spadku mocy na procesorze, wchodzenia w throttling, tego typu rzeczy. Nie jest to wina. Po prostu OBS wydupca i tyle. A LiveX sobie działa. No. Znaczy mogę dłużej poczekać, jak temperatury będą rosły jeszcze więcej. Ale tak, procesora, temperatura nie przekroczy 80 stopni, bo już robiłem takie testy na live'ach, tylko z patronami. Płyty głównej też tam chyba nie przekroczy koło 80. No idzie prądu, idzie. Panie, sam procesor w tej chwili bierze 170 W, procesor graficzny. Grafika bierze 170 W, procesor... 137 niecałe, 136,5 W bierze procesor od komputera, jak widzę.
Tak. Wentylatory mocniej szumią. Chociaż i to jest tak. Ja teraz muszę bardzo cicho mówić, bo nawet sprzężenie, które słyszycie, piski, to idą ze słuchawek do mikrofonu, bo takie bardzo, bardzo mocne wzmocnienie da. To jest wzmocnienie, kuźwa, na maksa. I ledwo słychać te wentylatory, bo mam po prostu bardzo ciche założone noctua chłodzenia. No, teraz przyciszyłem, jest normalnie. No. Widzicie, live działa. Bez żadnych problemów. Dobra, zatrzymam sobie ten stresik. Zamknę. Korki zaraz strzelą. Nie, tu mam osobne. Panie, tu 16 amper mam w ten pokój założony, a instalacja jest na miedzi, więc spokojnie. Spokojnie. To całe szczęście, że tu każde piętro mam osobne bezpieczniki na skrzynce. Osobno na światła, osobno mam gniazdka. Dobra, co ja miałem? Lightrooma włączyć. I pewnie włączę Lightrooma i wywali. No i albo coś ze sterownikiem graficznym, albo, ale też kombinowałem z tymi sterownikami konkretnie. W tej chwili to nawet, kochani, zobaczcie, przełączyłem się z sterowników NVIDII. O, jest nowy sterownik. O, widzicie, to może coś pomoże. Pojawił się nowy. Wczoraj jeszcze go nie było, chociaż to wydanie jest z pierwszego. W każdym razie mam NVIDIA tutaj. No, strona główna, nie chcę gry i aplikacje. Nie jest to sterownik pod gry, HD Game Driver, że tak powiem. O, tu będzie, nie? Game Driver, tylko to jest NVIDIA Studio. Studio pod sterownik, pod oprogramowanie graficzne i tego typu rzeczy. No. Dobranoc, Marcinie. Dobra, a ja mimo wszystko... wracam do obróbki tutaj. Przynajmniej to Basi zdjęcie spróbujemy skończyć. Dobra. Nałożyłem maskę tutaj na te światła. O, taką. Hopsa. I tak, troszeczkę ściągnąłem kontrastu. Dodałem przejrzystości. Odjąłem nieco dehaze'a. Naprawdę będziesz miał cześć pod tymi drzwiami? Słyszycie kota? Będziesz miał coś pod drzwiami, tak? A? Tak to jest, jak się kota przyniesie. No. No. Odjąłem troszeczkę dehaze'a. Teraz sobie ocieplić chcę te światełka tam. Ocieplę z większą ilością karmazynu. Oczywiście. Z większą ilością karmazynu. Pyk, pyk. O, niech będzie tak. Dobrze. Delikatnie dodam na światełkach i delikatnie dodam na bieli, ale tak bardzo, bardzo subtelnie. Okej. Okay. Fajnie to wygląda? Fajnie. Troszeczkę może więcej tych światełek tutaj na zakresie wydobędę. O. Dobrze. I dodajmy tutaj jeszcze saturacji. Dobra, ściągnę bieli, ściągnę świateł całkowicie na całości. Może troszkę mniej kontrastu i troszkę mniej na ekspozycji. Okej. Okay. Zróbmy sobie teraz tutaj cienie. Wytnę sobie u światła, przechodząc w cienie i to tak dosyć miękko. O! No i tu muszę, to trzeba to skontrastować, więc ja je ochładzam. Nawet troszkę więcej tych cieni wydobędę. No Buniu, poważnie. Dobra, muszę wypuścić tego kota, bo będzie... Miał coś...
O, dobra, Paula ją wypuściła. Miau, miau, miau. Dobrze, no ochłodziłem. Ochłodziłem dość sporo. Ujmę tu nieco karmazynu na tym ochłodzeniu. Jeszcze ochłodzę i jeszcze ujmę karmazynu. O! Troszkę za dużo. Tak, potrzebuję tych kontrastów, żeby tutaj to barwny kontrast też odpowiednio działał. Może troszkę mniej. O, ten desen niech sobie będzie. Dobra, przechodzę do całości zdjęcia. Ustalę barwy. A tych trochę tutaj chcę. Niech będą tak. Popatrzymy, co jeszcze tutaj się dzieje. Wiecie co, ja to zdjęcie może nawet jeszcze troszkę bym przykadrował. Tak się jeszcze zastanawiam. Tak, może by nawet... ten deseń sobie pójść. O! Tak, taki klimat. Ciut szerzej, minimalnie szerzej, bo ta gałąź tutaj u góry bardzo ładnie zaczyna dopełniać. Jest troszeczkę szerzej. Nieco z boku tutaj w złotym podziale wejścia tego światła. O! I chodzi mi tutaj, że ta gałąź tutaj fajnie zaczyna, fajnie tak dopełnia. Okej, dobra. Zrobimy sobie tutaj filtr owalny, który będzie naszą winietką. O! Tak z kątem padania światła go ustalam. I dam go tak, oczywiście odwrócę. Zmniejszę mu też wtapianie. Dam powiedzmy na 55 i po zewnątrz kontrastu i tutaj sobie ściągnę na ekspozycji. Bo chcę uzyskać taki klimat. Troszeczkę powrócę sobie bielą, żeby nie zabić samych świateł. O! Dobrze, jest całkiem przyjemnie. Teraz wezmę jeszcze filtr liniowy. Puszczę go delikatnie w ten sposób. Na nim też wyseparuję sobie światła. Tak dość miękko. O, niech będą takie. Tutaj wydobędę sobie jeszcze światełek i bieli. O, dodam nawet troszkę na ekspozycji. Ocieplę sobie to też nieco. Z nutką karmazynu. Nieco ocieplam, tak. I tutaj dodam sobie przejrzystości. Okej, okay, jeszcze myślę troszkę. Może ciut szerzej to wyłapię. O, o tak, dobrze. Fajniutko. Zerkam tu cały czas na bok, czy działa ten live. Tu mi brakuje troszkę błękitu. Takiego dla jeszcze skontrastowienia. Więc zrobię sobie to tak, że wezmę sobie pędzelek, wyłączę automaskę i w tym miejscu sobie to przemaluję. Niech będzie tak. Jeszcze tutaj gumeczką sobie poprawię. Po tych drzewach nie chcę, żeby mi to lotowało. Przetnę sobie to z zakresem luminacji, żeby wyciąć sobie te światła, które tam, które tutaj mamy. Tylko tak dość na miękko. O, powiedzmy tak. I teraz jeszcze wytnę same czernie. Same mocniejsze cienie. Tak z tych drzew, żeby mi tutaj zeszło. Jeszcze minimalnie, tu już za dużo. O! Teraz jest fajnie, zobaczcie. I tylko ten tył mam zaznaczony. I to sobie jeszcze też tam troszeczkę ochłodzę. Ujmę tam karmazynu. Ochładzając troszeczkę, żeby tam sobie to delikatnie tak dla kontrastu było. Dla kontrastu takiej perspektywy powietrznej. Dodam troszeczkę tekstury.
odejmę nieco przejrzystości. Delikatnie odejmę Dehaze'a. O. Bardzo subtelnie. Dobra. Przejdźmy sobie do koloru selektywnego. No i tutaj trzeba, zobaczcie, mamy bardzo dużo żółci i pomarańczu z nutą zieleni. I no to trzeba skontrastowić, żeby to nie była taka jedna kolorowa plama tu wszędzie naokoło. Więc tak, pomarańcz przejeżdżam pod delikatnie do czerwieni. Nie za dużo. Samą czerwienią bardziej pod bordo. Żółty można by było przyzielenić, ale nie. Nim też podjadę sobie bardziej pod pomarańcz. Natomiast zielonym, troszkę za dużo tą żółcią, zielonym seledyn. I on się tu już zaczyna, o, fajnie kontrastować. Jeszcze z tą żółcią muszę troszkę podziałać, tym pomarańczem. Bo to można taki fajny klimat jesienny sobie tu dodatkowo dopracować. Myślę, że w ten deseń będzie odpowiednio. Niebieski tam mamy, ale niebieskiego nie ruszam. Niech on sobie taki będzie, jaki jest. Ok, zwiększę sobie saturację żółci. Troszeczkę pomarańczu. Żółci nawet mniej. Ok, podziału odcieni tu robić nie będę. Może nawet nieco to zdjęcie ochłodzę na 5850 kelwinów. Ujmę nieco karmazynów na 11. I teraz tutaj jeszcze się zabawmy barwą. Bo można, wiecie, przejść całkowicie, poszaleć. No jestem. Nie zmieniam nawet tej kamerki. Znów wywaliło live'a. Zobaczcie, zrobiłem z tego wiosenne zdjęcie. No. Nie będzie jesieni, tylko będzie wiosna. No i tak tłumaczyłem, że tutaj właśnie używając koloru selektywnego, nie selektywnego, procesu kalibracji na barwie RGB, można naprawdę przedziwne twory, przeciekawe porobić. O, abyście się zastanawiali, jak niektórzy robią takie zdjęcia. No, to właśnie tutaj się to tworzy, w ten sposób. Dobra, ja to wyzeruję. Ja to wyzeruję i troszeczkę tutaj tak, nieco przejadę sobie czerwonym na plusik. Zielonym na delikatny minusik. Tak, tak, na delikatny minusik, ale niebieskim troszkę mocniej na minusik. O, i tak zostawię to zdjęcie. Tak zostawię. I taka będzie różnica przed i po. Jeżeli dla kogoś jest zbyt ciepło, zawsze można sobie teraz jeszcze troszeczkę zmniejszyć temperatury barwowej, na przykład na 5500 kelwinów i jeszcze troszeczkę odejmiemy sobie karmazynów, damy na 9. I myślę, że teraz jest tak optymalnie, dosyć przyjemnie, jesiennie, słonecznie. Kochani, mi się jeszcze nie chce kończyć live'a. Jak chcecie, możemy jeszcze zostać. Natomiast moja propozycja jest taka, że to zajmie jakieś 5 minut. Mogę zaktualizować ten sterownik, bo pojawił się nowy, graficzny. I nawet powiem szczerze, żeby zależałoby mi na tym. Zaktualizowałbym ten sterownik. I dalej bym chciał z wami live'a poprowadzić. Przez to, że chciałem sprawdzić, czy to dalej będzie wywalać. Czy jak zaktualizuję sterownik, bo pojawił się teraz nowy, czy będzie lepiej po prostu. Także, kochani, jeżeli ktoś chce uciec, to dziękuję pięknie, że żeście byli na dzisiejszym live'ie. Ja jeszcze nie kończę. Bardzo was proszę, kto może o pozostanie, dalej będziemy sobie obrabiać zdjęcia dzisiaj. Jeszcze z jedno na pewno sobie zrobimy. Natomiast, no, chcę sobie tutaj zaktualizuję ten sterownik, może to zejść 5 do 10 minut. Może szybciej. Zobaczymy, ile on będzie tutaj miał. Ja zobaczę, ile on zajmuje.
Na razie wezmę pobierz. Niech on teraz pobiera 700 mega. Dobra, on niech się pobiera, możemy, jeszcze się nie wyłączam. Jak będzie instalacja, wtedy się wyłączę, żeby... Znaczy wyłączę OBS-a, bo wiecie jak to jest. Zobaczcie jak mój internet pracuje. 690 mega i już praktycznie pobrane. No, także kochani, w tej chwili wyłączam OBS-a, ja zaraz wracam. Miłej sekundy, zróbcie sobie siusiu. Zaraz do was wracam. Jeszcze halo na czacie, bo mi się czat zwiesił. O. No, instaluję. Odinstalowuję obecny sterownik, więc ponownie mówię. Dzisiaj się pojawił, bo rano sprawdzałem, jeszcze go nie było. Pojawił się najnowszy sterownik NVIDIA Studio. I zobaczymy, czy on nam tutaj pomoże. Już kamerkę jeszcze tutaj ustawię. Okej. Okay. Zobaczymy, czy będzie jakaś różnica. No. Jeszcze zerknę, czy te donaty się nie pojawiły. Nie pojawiły się. Nie pojawiły się donate. No, to teraz zobaczymy, czy będzie jakakolwiek różnica, jeżeli chodzi o tutaj działanie, czy będzie nam to wywalać, czy nie. Jeszcze raz zerknę teraz sobie na NVIDIA Studio. Kurde, te wskazówki mnie denerwują. Sprawdź dostępność aktualizacji. Najnowszy sterownik zainstalowany. Ok. Właśnie mam sterownik taki specjalnie z RTX-ów. Znaczy z RTX-ów. GTX-y też to miały, ale z nowszych kart. Stworzony bardziej nie pod granie, a pod programy graficzne. Więc tutaj na tym się skupiłem, wziąłem, znaczy na skupiłem, no pod to poszedłem, o. Dobra, czacik sobie wydzielę. I zaraz będziemy tutaj sobie testować, tylko sobie jak powrócicie sobie z tej sekundy przerwy. No, ale widzę, tu mi spadła widownia masakrycznie. U mnie się dzisiaj pojawiła, widzisz? Ale to może miałeś aktualizację nie NVIDIA Studio, tylko... sterownika GeForce Game Ready, bo to jest standardowy sterownik. No, trzymaj się pieronie jeden, trzymaj się, hej, papa. Dobra, odpalam Lightrooma i bawimy się dalej, zobaczymy, czy będzie wydupcać, czy nie. Jak będzie wydupcać, to wywalam całkowicie OBS-a i szukam jakichś innych, starszych wersji, bo to jest masakra. Dobra, to jedziemy z następnym zdjęciem. Fotoemka Maciek. Kurde, ten cały żartowniś cały. Żartowniś. To ja pracuję w 2K 60 klatkach. W 2K, a używam obecnie do streamu sterownika NVIDIA, oczywiście. Sekundka, niech się włączy. NVIDIA, tak, tylko nie HEVKA, tylko NVENC H264, bo HEVK do streamów się nie nadaje. A jeszcze włączę Psycho Visual Tuning. Zobaczymy. Dobra. Podziałajmy tu coś. Maćku, panie kolego, zbyt duża ekspozycja. Tu śmiało można by było to zdjęcie zrobić, o, na takiej ekspozycji. Zobacz, masz spalone niebo, a w cieniach jest bardzo dużo informacji, także tutaj spokojnie, zobacz ile do czerni tu jeszcze jest, spokojnie niższą ekspozycję, tak żeby tego nieba nie sobie nie przypalić. Zdjęcie przymglone takie w pochmurny dzień, natomiast ja tak nawet bym widział je troszeczkę takie, o, ciemniejsze, nieco ciemniejsze.
nieco ciemniejsze, dodajmy tekstury, nieco przejrzystości. Może nawet przy tym zdjęciu zjadę z przejrzystością, dodając tekstury, tworząc taki delikatny efekt Ortona, bo w tą stronę też można Ortonem takim zrobić. Tutaj nawet bardziej bym powiedział, że Orton. Natomiast nie lubię, aż tak to nie lubię. Natomiast zrobimy tak, o. Bo ja lubię, jak jest szczegół, ale tą przejrzystością, ujęciem można troszeczkę wytłumić sobie, na przykład tam tła trochę, nie? To też nie za dużo, żeby też nie zgubić sobie tych kontrastów na półcieniach, nie? To też jest ważne. O, więc zrobimy tak. Teraz troszeczkę dehaze'em sobie podjadę. Dobrze. To drzewko jak najbardziej. Tu ten kawałek lasu myślę, że jest niepotrzebny. Przekadrujmy to tak. W ten sposób. Delikatnie podciągnę. O tak. To tutaj jeszcze puścimy sobie z tym. O. I niech będzie tak. Źródło światła wszędzie, ale gdzieś jakieś coś znajdziemy, nie? Natomiast tak, no pościągałem sobie tej przejrzystości i troszeczkę tą trawę przymordowało, więc tutaj nie szkodzi. To mamy, to jest pierwszy plan. Weźmiemy sobie liniówkę, puścimy w ten sposób i tutaj sobie troszeczkę przejrzystością powrócę. O, i tutaj te płócienie nam będą nadal grały. Okej. Okay. Spróbujmy coś zrobić z tym niebem. Tylko myślę tak, zaznaczenie nieba mi tutaj nic nie da. Zbyt dużo szumu ja bym chciał zrobić Select Sky. Znaczy szumu. Nie wiem, co mi w zęby wlazło. Zobaczcie, zaznacza wszystko praktycznie. Więc to sobie usunę tą maseczkę. I tutaj sobie zrobię maseczkę, ale zakres luminacji. Dochodząc do tego niebka mniej więcej, o, niech to będzie w ten sposób. I tak się zastanawiam, co tutaj z nim zrobić. Może delikatnie je przychłodzę, ujmując karmazynu. I troszeczkę tutaj ściągnę na światełkach, bardzo delikatnie. Okej. A to zerknę, poczekaj. Coś tam nawymyślał. Jak to na 20? Przecież ustawiałem na 21, kierwa. Ale to wczoraj. A nie, już jest wczoraj. Już jest jutro. No kuźwa, na 21 dziada ustawiłem, nie na 20. O. Kurwa. No widzisz? No to przepraszam. To zwracam honor. No i YouTube czasami tak kurna popieprzy. A znowuż popatrzcie, ja ci teraz tutaj wyślę. To dziwnie ci wyświetliło. Nie, było na 21, panie, patrz. Ja teraz ci tutaj wyślę na Messengerze, jak są u mnie ustawienia. Proszę bardzo, proszę pana. I też puszczę państwu tutaj. Szanownym państwo, o, zobaczcie. 5 stycznia 2023, godzina 21. W tej chwili zrobiłem screena, nie? Godzina 21. Czyli tak YouTube daje w dupę. No widzicie, no. Ja mogę ustawić, was powiadamiać, a YouTube tak daje w dupę. Widzisz? Czepiasz się! Tak YouTube daje w dupę. Dobra, i kochani, tak. To zdjęcie... Chcę troszeczkę w takim klimacie lasu deszczowego amazońskiego, że tak powiem. Więc troszeczkę je ocieplę jeszcze, tam 5900 kelwinów.
Znaczy to nie będzie las deszczowy amazoński, chcę po prostu, żeby to było pochmurno i deszczowo. Odejmuję karmazynów, dam na minus jeden. O. Utrzymujemy w zielonkawym klimacie. No, widzisz, i Rafał miał powiadomienie na 21, więc mega dziwne. Odejmuję jaskrawości. Dodaję troszkę na saturację, albo odwrotnie, damy jaskrawości, a ujmiemy na saturacji. O. Żeby to było coś takiego na zasadzie, pada deszcz, jest zamglenie, ale gdzieś tam chmury są rzadkie i troszeczkę słoneczka nam prześwituje. Pod tym względem, na takiej zasadzie, ale no troszeczkę trzeba to skontrastować, więc ja sobie teraz tutaj, dlatego też to niebo nieco takie chłodniejsze zrobiłem, żeby tak się wydawało, że jakieś błękity prześwitują. Weźmiemy sobie teraz jeszcze zakres luminacji, dojdziemy do cieni, bo no, trzeba je troszeczkę skontrastować z resztą, bo jest bardzo zielonkawo, więc ja je tylko troszeczkę ochłodzę. O, żeby było tak naturalnie. Na nich dodam troszkę karmazynu, ale... O, niech sobie to będzie w ten deseń. Dobra, troszeczkę jeszcze jaskrawości dodajmy. Dobra. No widzisz, no i to dziwne, że jak na 21, jak jest ustawiony na 20, no. Kurna, no. No nic na to nie poradzimy. Dobrze, teraz jeszcze tak, zakres koloru sobie wezmę. No widzisz, no mówię, ja ustawiłem na 21. Nie to, że wiesz, że ja się tam ciebie czepiam, że ty się czepiasz. Bo dla mnie to są na przykład ważne informacje, skoro YouTube coś takiego odwala, taki kicz, nie? Chcę zaznaczyć sobie taką jasną zieleń, jaśniusieńką. Szukam, gdzie bym znalazł taką najjaśniejszą zieleń, jaką jestem w stanie znaleźć. I nie mówię o żółtym. Ale myślę, że tu jest taka jasna zieleń. O. I teraz sobie ją troszeczkę jeszcze tutaj wydobędę w ten sposób. I tutaj sobie jeszcze dodam delikatnie ciepełka. Ale tutaj dodam delikatnie też karmazynu, żeby to nie było takie, wiecie, za zielone wszystko, żeby... To nie wyglądało, że to jest obróbka, Jezu, pościągał karmazynów, dodał jakiś tam zieleni i stworzył zdjęcie. Nie, to właśnie o to chodzi, żeby to było takie jak najbardziej naturalne w barwach, ale ze zmienionym klimatem, takim jak przed chwileczką mówiłem. O, tak się wyrażę. I tutaj dodam sobie troszeczkę przejrzystości. Tak, dodajmy troszeczkę przejrzystości. Okej, dobra. No jak na razie live działa, no. Zobaczymy. Ja wiem, Maćku, że w dobrej wierze. Panie, co ty, chłopie, luz z mojej strony. Teraz tak, troszeczkę ochłodzimy sobie tą zieleń i delikatnie ją odbarwię, bardzo delikatnie. Pomarańcz nieco ocieplę. Żółty ochłodzę, podjadę żółtym w kierunku zieleni nieco. Tak jeżdżę mocno, żeby zobaczyć, czy gdzieś tutaj mi się to maluje, ale nie, te barwy mi się nie malują. Dobra, wyjdźmy jeszcze z cienia teraz. Fajnie. Może nawet zmniejszę sobie dehaze'a, ale wiecie co, zrobię to inaczej z tym dehaze'em. Tutaj dam taki troszeczkę mocniejszy. Natomiast zrobimy sobie maskę. Zrobimy sobie maskę taką, że... Wezmę filtr linearny. Przeciągnę go tak, żeby mieć zaznaczone całość. Wezmę substrakt i teraz pędzlem usunę sobie to drzewo. Usunę sobie to drzewo. I teraz zmniejszę sobie troszkę gęstość, bo to drzewo już jest dalej, więc też, żeby filtr mi za mocno nie działał. Zaznaczę sobie to drzewo, znaczy usunę z
tego zaznaczenia. I nawet może troszeczkę mocniej. To będzie 70%. Tutaj. O. Dobra. I jeszcze raz biorę z tej maski substrakt. Gradient linearny. I mniej więcej tak tutaj, o. Dojeżdżam może troszkę, ale niżej. W ten deseń. Dobra, bo tutaj też nam nie może działać, prawda? A chcę zwiększyć jakby zamglenie tego tła troszkę, więc teraz sobie tutaj, tym co wymalowałem, ujmuję sobie, zobaczcie, Dehaze'a. O, nawet jak ujmę mocniej, widzicie, to no, tutaj mogłem poprawić, ale nie będę tego dużo robił, więc nie muszę poprawiać, bo nie będzie to tak widać. Zresztą można domalować, ale zobaczcie, jak tutaj teraz te drzewa są z przodu, więc są lepiej widoczne niż te z tyłu. Ale ja tego Dehaze'a zapuszczę tylko mniej więcej gdzieś w ten deseń. No, troszeczkę tu podmaluję, więc wrócę do tego pędzla. Wezmę erase, gumeczkę i po prostu tu po bokach delikatnie, o. Tu za bardzo. O, delikatnie tutaj. Po bokach poprawię. To samo tu. Tu. I teoretycznie powinienem jeszcze tym pędzlem wziąć sobie już tak na 50% przegumkować. Jeszcze usunąć tą maskę z tego drzewa. Ale tylko tak na 50% jadę. O. To będzie jeszcze naturalniej ta mgła sobie tutaj wyglądała. Tak. Teraz to zamglenie lekkie. Hopsa. Można jeszcze tam troszeczkę z cienia podejdę, ale nieco obniżę na światełkach. I troszeczkę tam ujmę jeszcze karmazynu. Można by tak ujmę troszkę więcej karmazynu, a dodam sobie na całości karmazynu. O. To jeszcze troszeczkę takiej naturalności delikatnie lepiej wprowadzi. Dobrze. No i jest fajnie. Dobrze, jest tutaj fajnie. Zerkam, no jak na razie live działa, nie? Okej. Okay. Zróbmy sobie winietkę. Ale nią nie będę kierunkował światła, po prostu ją ustawię w ten sposób. Tu. No, opuść się. No, puść się. Czasami tablet cię przyblokuje. Tam na 75 odwrócę. Troszkę kontrastu tam i nieco sobie tu na ekspozycji ściągnę. O! O! I cacy. Co jeszcze bym sobie zrobił, to tutaj na dole... Filtr linearny puszczę w ten sposób i na tym filtrze jeszcze wyseparuję sobie światła. O, takie. Na nich troszeczkę podbiję światełka i bieli. Bieli nie za wiele. Minimalnie ocieplam. Bardzo delikatnie. Dobra, teraz już kolor selektywny. Aha, ten już jest zrobiony. Tutaj, jeszcze tutaj chcę zrobić graining, mocniejszy graining barw. Robię ciepły kolor na światła, chłodny kolor na cienie i wpuszczam, robię triadę. Wpuszczam zielenie, bardzo delikatne zielenie, takie żółtawe zielenie, więc tutaj nawet nieco w tą stronę przejadę. To bardziej powinno być tu, pod czerwień. O. Z nutą delikatnie balansem w tą stronę. Dobrze.
Teraz poszukajmy sobie czerni. Tak, gdzieś tutaj delikatnie się pojawia i tak ją zostawię. No, można by było tutaj pójść w klimat jeszcze w ten deseń. Tu jeszcze nieco obniżając, tutaj tak, a tu nieco podnosząc. O! Pyk. Zbyt czerwonawe niebo mam. Przez to, że dodałem tej czerwieni na światłach, to ja sobie powrócę teraz jeszcze do maski nieba. I tutaj sobie to... A nie, nic z tym nie zrobię teraz, bo mi wywala niebieskie. To nic. To nic. To zrobię to tak, że przejadę filtrem liniowym. Dotąd. Powiedzmy tak. Wezmę. Nie. Inaczej to miałem zrobić. Jejku, czekajcie, niech no pomyślę. Dobra, wezmę. Dobrze. Wezmę substrat i zakres koloru, który sobie pobiorę stąd. Niech będzie tak i teraz sobie całą tą maskę odwrócę. Ach, i dupa. To jeszcze stąd wezmę substrat. No. W ten deseń i tutaj nieco sobie zmienię odcień. Zobaczcie. Delikatnie zmienię odcień, to troszeczkę tego różu mi ściągnie. No i mogę powrócić też trochę z bielą, to o. Dobra, no i jest spoko. Live działa, aż dziwne. I jeszcze tutaj tak, o. Troszeczkę na minusik. Tego bym raczej nie ruszał. Natomiast tą zielenią można delikatnie na plusik. Wrócę jeszcze do naszej winiety. To. I jeszcze sobie tu pozwolę ją nieco mocniej zrobić. Niech będzie w tym klimacie. O Jezu. Niech będzie w tym klimacie. I wiecie co? Zrobię tu jeszcze minimalny promyczek. Niech sobie stamtąd idzie. Stamtąd, o. Tutaj. Maksymalne wtapianie. I jeszcze bym sobie ją zawęził. W ten sposób, ale z niej jeszcze muszę wydzielić. Specjalnie tak dużo więcej przy tym zdjęciu robię i kombinuję, żeby obciążyć tego Lightrooma, wiecie? I tego live'a, więc nie będę tu ukrywał. Więc znów odmalowuję, tylko na full. Odmalowuję te drzewa. Pyk, 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 pyk. Tu troszeczkę może być, bo to światełko stamtąd wpada. To zostawię, co najwyżej tak delikatnie tutaj mu z tej strony tylko pociągnę, o. Zostawiając tą stronę oświetloną. Dobra, i tutaj sobie tak jeszcze ściągnę troszeczkę dehazika. Nieco ściągnę kontrastu. Może tak minimalnie jakiegoś ciepła. Dobra, i to będzie na tyle, jeżeli chodzi o to zdjęcie. I taka byłaby różnica przed i po.
Tak wymyśliłem, no zmieniając no, bardzo klimat tej fotografii. Bardzo tutaj w nią wchodząc, że tak powiem, barwami i światłami. No ale nie tak cukierkowo, a bardziej deszczowo, ale z klimatem. Jak wam się podoba? No, kurde, live działa, no patrzcie. Live działa, aż dziwne. No możemy spróbować jeszcze to jedno zdjęcie zrobić. Jeżeli macie tylko ochotę, więc jak piszcie na czacie, czy macie ochotę, czy nie. No, no ja jeszcze mogę z pół godzinki posiedzieć. Proszę, fotoemek. Wiecie, przy takiej obróbce, jak dodajecie sobie jakąś mgłę, albo chcecie bardziej rozmglić, to nie jest dodawanie mgły, tylko to jest po prostu zmniejszenie kontrastu, o, tak powiem, nie? Lokalne. Więc musicie sobie wyobrazić, nie? Że jak jesteście w przestrzeni, no to to, co jest bliżej was, to jest ostrzejsze, jest bardziej kontrastowe niż to, co jest dalej was. Więc te pierwsze planowe rzeczy dobrze jest usunąć, na przykład właśnie tak jak tą mgłę robimy, nie? Ona sobie gdzieś tam z tyłu wpada, ale te pierwsze dwa, trzy drzewa sobie zostają, że to światełko gdzieś tam z tą mgiełką za nimi się snuje, a nie po wszystkim idzie. Wtedy to dużo naturalniej wygląda, jest mniej sztuczne. No, także o. No, słuchaj, kreatywność AN to mi się dopiero rozkręci, jak się okaże, że live'ów nie wywala. Widocznie OBS po ostatniej aktualizacji się gryzł z obecnie najnowszymi sterownikami NVIDIA. Jak wyjdzie na to, że nie wywali nam teraz live'a, no to ja będę bardzo szczęśliwy. Wiecie, ja jeszcze wezmę sobie, wczytam po prostu, że tak powiem, w pamięć te zdjęcia, więc kliknę na nie, niech one się tu załadują razem z filtrami swoimi. Te, które my wcześniej obrabiali. Dzisiaj, o, pyk, tu jeszcze sobie klikniemy maseczki. Pyk, 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 pyk. No i ta fotografia w całkiem innym klimacie. No i co? Tak się cieszyłem. Wiecie, kiedy wywaliło? Jak zmieniłem sobie scenę w OBS-ie. Przełączyłem sobie z tej sceny na tą scenę. Wywaliło mi wtedy. No. Kurwa. Kurwa. Ja jeszcze kamerkę spróbuję znaleźć. Gdzie ona jest? Tu. Żebyście mnie widzieli w jakimś normalnym świetle. No i jak się nie wkurzać, no. No jak się nie wkurzać. A już się cieszyłem, że ta aktualizacja pomogła. A, w międzyczasie. I znów, gdy zmieniałem scenę, wywaliło. Kierwa. Tak się, ja wiedziałem, że tak będzie, że jak sobie kuźwa kupię wymarzoną kartę graficzną i w końcu będę mógł jak człowiek obrabiać te zdjęcia, to że spieprzy się coś innego. Wiedziałem, kuźwa, że tak będzie. Dobra, zmienię scenę. Dobra, nie wywaliło. Informacja mi przyszła, że pojawiła się, przed chwilą mi przyszła, dostępna aktualizacja Camera Raw. Do wersji 15.11. Dla Photoshopa. Tak. Widzicie, nawet nie wszystko z planu mam poinstalowane swojego.
Ja jeszcze jedną rzecz bym chciał sobie sprawdzić. Niech sobie idzie ten OCCT w tle. Chodzi mi o zużycie pamięci grafiki. Ja muszę całkiem wywalić OBS-a i zrobić to na nowo wszystko. Tu mamy GeForce, ale to GeForce mi tutaj wyświetla. Ja bym chciał gdzieś mieć tutaj moc GPU, wentylator częstotliwości. O, tu jest zużycie pamięci. No i sobie zobaczymy jeszcze. Tu jest zużycie pamięci karty graficznej. O to mi chodzi. Mamy 12 giga. To nie wyświetla, tylko w procentach wyświetla ile jest. Nie wyświetla wartości. No ale dobra, 72% mniej więcej zużyte. No, najlepiej byłoby to odpalić obok tutaj gdzieś, ale... To będzie nam troszkę przeszkadzało w obróbce. Chociaż jakbym tutaj... No i co? I znów wywaliło, pomimo że kuźwa nic nie robiłem. Pomachałem tylko na obrazie. Na ekranie. Ale nie, no wywaliło, gdy pamięć grafiki nie była zużyta, więc... No widzicie... Ja zresetuję Lightrooma, że tak powiem. I chyba w takim razie, kochani, będziemy musieli kończyć na dzisiaj. No niestety, no kurde, ja... No jest, widzicie. Oh. Tak, maski i warstwy, tylko te maski i warstwy to ważne, żeby tak starać się robić z głową, żeby myśleć o tym, żeby to naturalnie tworzyć. O. No i co? No widzicie, kochani, no teraz 3 razy z rzędu wywaliło tego OBS-a. I tak późna godzina, i tak live trwa 4 godziny, słuchajcie, kuźwa, to prawie rekord, bo nasz rekord to było chyba 5 godzin, coś tam, ale to jakiś obraz malowałem wtedy, coś to było takiego. No wkurzony jestem na maksa tym, no się cieszyłem, że... Aktualizacja tego sterownika pomoże. Jutro na spokojnie siadam, wydupczę całkowicie OBS-a, wyustawiam mu na nowo te wszystkie, wiecie, obrazy, grafiki i tego typu rzeczy. A jest tego dużo tutaj, więc no mam trochę tutaj do zrobienia przy tym. No. Także dziękuję wam ślicznie za dzisiaj, kochani. Trzymajcie się cieplusieńko, miłej nocy. No i przepraszam, co złego, to nie ja. Papa, hej! Mm-hmm.